Wir lesen etwas aus dem zweiten Timotheusbrief. Przeczytamy z drugiego listu do Tymoteusza. Vers 1, Kapitel 1, Vers 1 und 2. Drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, pierwszy i drugi wiersz. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z woli Boga, według obietnicy żywota, który jest w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, umiłowanego syna, łaska, miłosierdzie i pokój od Boga, Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Vers 8 und Vers 9. Ósmy i dziewiąty wiersz. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami. Und Vers 13 und 14. I trzynasty i czternasty wiersz. Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i w miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. I czternasty wiersz. Tego, co ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. Unsere Überschrift für diesen Nachmittag soll sein: In Christus Jesus. Taki tytuł nad naszymi, nad naszym dzisiejszym spotkaniem będzie w Chrystusie Jezusie. Siebenmal finden wir das im zweiten Timotheusbrief. Siedmiokrotnie mamy to zapisane w drugim liście do Tymoteusza. Und dreimal haben wir es jetzt in Kapitel 1 gelesen. I trzykrotnie to czytaliśmy w pierwszym rozdziale. Die Verheißung des Lebens, das in Christus Jesus ist. Według obietnicy żywota, który jest w Chrystusie Jezusie. In Vers 9 die Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben ist. Dziewiąty wiersz. Łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami. Und Vers 13 Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. I trzynasty wiersz. W wierze i w miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. In Christus Jesus. W Chrystusie Jezusie. Unsere Stellung in Christus umfasst unseren ganzen Segen, den wir bekommen haben. Nasze stanowisko w Chrystusie zawiera wszystko to, co otrzymaliśmy. In dem Heil in Christus liegt unsere ganze Sicherheit. W tym zbawieniu w Chrystusie jest zawarte cała nasza pewność. In der Gemeinschaft, die wir in Christus Jesus haben dürfen, liegt unser tiefes Glück, unsere Freude. W tej naszej społeczności w Chrystusie Jezusie jest całe nasze szczęście i nasza radość. Und das Bleiben in ihm i to trwanie w nim bringt Frucht in unserem Leben hervor. Przynosi czy wywołuje owoc. Das ist es, worauf es ankommt in unserem Christenleben. I to jest właśnie to, o co chodzi w naszym życiu jako chrześcijan. In Christus Jesus zu sein. Być w Chrystusie Jezusie. Ich möchte diese drei Worte kurz vorstellen. Chciałbym krótko przedstawić te trzy słowa. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Wort an und dem Wort in. Jest mała różnica w słowach przy Chrystusie Jezusie i w Chrystusie Jezusie. Wir glauben an Christus Jesus. Ja, ist das gleiche. Okay. Es gibt den einen Gedanken, dass Christus der Gegenstand ist, den wir vor Augen haben. Więc jedną myślą jest to, że Chrystus jest tym przedmiotem, który mamy przed naszymi oczami. Dass wir ihn anschauen. Że my na niego możemy patrzeć. Dass unser Glaubensblick sich auf ihn richtet. Że nasze spojrzenie się na niego kieruje. Aber es gibt einen anderen Gedanken, dass wir in ihm zur Ruhe kommen. Ale jest i inna myśl taka, że my w nim
mamy to ukojenie i ten spoczynek. Und das ist es, was Paulus für Timotheus wünscht in diesem Brief. I to jest właśnie to, czego życzy Paweł Tymoteuszowi w tym liście. In all der Unruhe der Zeit, w tym niepokoju tych czasów, in allem Niedergang und Verfall, w całym tym upadku, gibt es einen Ruheort. Jest takie miejsce odpocznienia. Und der ist in Christus Jesus. A to miejsce jest w Chrystusie Jezusie. Es ist Christus, der vor uns steht. To jest właśnie Chrystus, który jest przed nami. Was bedeutet dieser Titel, den der Herr Jesus hat? Cóż oznacza ten tytuł, który ma Pan Jezus? In Apostelgeschichte 2 lesen wir, w Dziejach Apostolskich 2 czytamy, dass Gott ihn zum Herrn und zum Christus gemacht hat. Że Bóg uczynił go Panem i Chrystusem. Der Christus, das ist der verherrlichte Mensch zur Rechten Gottes. Chrystus to jest ten uwielbiony człowiek po prawicy Bożej. Kennst du den Herrn Jesus so? Czy znasz Pana Jezusa jako takiego? Als den, der gekrönt ist mit Herrlichkeit und Ehre. Jako tego, który jest ukoronowany chwałą i czcią, der im Himmel ist, der das Ziel erreicht hat, który jest w niebie, który osiągnął cel, der Mensch, an dem Gott sein ganzes Wohlgefallen hat, człowiek, w którym Bóg ma całkowite upodobanie, den er belohnt hat für seinen Weg in Treue und Hingabe, którego Bóg nagrodził za jego wierność i oddanie, das ist der Christus. To jest właśnie ten Chrystus. Der verherrlichte Herr im Himmel. Ten uwielbiony Pan w niebie. Auf ihn geht unser Blick. Na Niego jest kierowane nasze spojrzenie. Aber ist auch Jesus. Ale On jest też Jezusem. Diesen Namen, den bekam er, als er geboren wurde, hier auf dieser Erde. To imię otrzymał, gdy się narodził tutaj na tej ziemi. Jesus bedeutet, der Herr ist Rettung. Jezus oznacza Pan jest ratunkiem. Diesen Namen hat er getragen als Mensch in Niedrigkeit. To imię nosił jako człowiek w tej niskości. Kennen wir ihn so auch? Czy znamy go jako takiego? Da dürfen wir ihm nachfolgen auf diesem Weg hier über diese Erde. Wtedy możemy iść za nim tutaj w tej naszej drodze po tej ziemi. Darum geht es jetzt an diesem Nachmittag in Christus Jesus. I o to chodzi tego popołudnia w Chrystusie Jezusie. Dieser Brief ist der Abschiedsbrief des Apostels Paulus. Ten list jest listem pożegnalnym apostoła Pawła. Es sind seine letzten Worte. To są jego ostatnie słowa. Und letzte Worte an seinen Freund und Bruder. I ostatnie słowa do jego przyjaciela i brata. Sie haben ein besonderes Gewicht. I mają szczególnego rodzaju wartość. Paulus muss in diesem Brief sagen, dass alle, die in Asien sind, sich von ihm abgewandt haben. Paweł musiał powiedzieć, że wszyscy, którzy są w Azji, odwrócili się ode mnie. Paulus war allein. Paweł został sam. So konsequent, wie er den Glauben an den Herrn Jesus lebte, tak konsekwentnie, jak on żył tą wiarą w Pana Jezusa, so konsequent wollte kaum noch einer weitermachen. Żaden nie chciał być tak konsekwentny. Deswegen sagt er, ich bin alleine. I dlatego on mówi, zostałem sam. Das Haus Gottes hier auf dieser Erde war zu einem großen Haus geworden. Ten dom Boży na tej ziemi stał się tym wielkim domem. Falsche Lehrer hatten sich eingeschlichen. Wniknęli fałszywi nauczyciele. Und viele hatten Freude an dem, was die falschen Lehrer sagten. I wielu miało radość z tego, co mówili ci fałszywi nauczyciele. Und in diesem Niedergang, i w tym upadku, gibt es doch einen Ort, wo wir zur Ruhe kommen. Jest jednak to miejsce, w którym możemy znaleźć odpocznienie. Ein Ort, wo wir glücklich sind. Miejsce, w którym jesteśmy szczęśliwi. Und das ist dieser Ort in Christus Jesus. I to jest właśnie to miejsce w Chrystusie Jezusie. Bist du auch manchmal enttäuscht? Czy i ty nie jesteś czasami rozczarowany? Bist du vielleicht traurig über manchen Niedergang, den du siehst? Czy nie jesteś czasami smutny z powodu tych upadków, które widzisz wokół siebie? Fragst du dich auch manchmal, wie soll denn alles noch werden? Nie zadajesz sobie pytania, jak to dalej będzie? Fühlst du das auch manchmal, wie die Welt, in der wir leben, sich lossagt von Gott?
Czy nie odczuwasz tego, jak ten świat, w którym żyjemy, wypiera się Boga? Das macht uns unruhig. To powoduje, że bywamy niespokojni. Aber dann suchen wir diesen Ort auf. Ale wtedy szukajmy tego miejsca. Die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Tej społeczności z Panem Jezusem. Und dann werden wir ruhig in ihm. Wtedy będziemy spokojni w Nim. Dann werden wir, bekommen wir Frieden ins Herz. Wtedy będziemy mieli ten pokój w sercu. Dann werden wir glücklich, weil Jesus Christus derselbe ist gestern und heute und in Ewigkeit. Wtedy będziemy szczęśliwi, gdyż Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Und aus dieser Gemeinschaft mit ihm heraus können wir auch einen Weg gehen zu seiner Ehre. I z tej społeczności z Nim możemy iść tą drogą ku Jego chwale. Nein, wir müssen nicht aufgeben. Nie musimy się poddawać. Es gibt einen Weg. Jest wyjście, jest droga. Und diesen Weg finden wir im Wort Gottes. I tą drogę znajdziemy w Słowie Bożym. Und die Kraft und die Freude, diesen Weg weiterzugehen, finden wir in Christus Jesus. I tą siłę i radość, by iść tą drogą, znajdziemy w Chrystusie Jezusie. Noch ein kurzes Wort zu Timotheus. I jeszcze kilka słów o Tymoteuszu. Er war wohl zum Glauben gekommen durch die Predigt des Apostels Paulus bei der ersten Missionsreise. On uwierzył poprzez głoszenie słowa przez apostoła Pawła w czasie jego pierwszej podróży misyjnej. Bei der zweiten Missionsreise hat Paulus ihn dann gefunden und mitgenommen. W czasie drugiej podróży misyjnej Paweł go znalazł i wziął go ze sobą. In Apostelgeschichte 20 ist er zusammen mit Paulus in Troas. W Dziejach Apostolskich 20 rozdział jest razem z apostołem Pawłem w Troadzie. Und dann rief Paulus die Ältesten von Ephesus und hielt diese Abschiedsrede. I Paweł wtedy woła tych najstarszych z Efezu i przemawia do nich tą mowę pożegnalną. Paulus ist dann weitergezogen nach Jerusalem. I Paweł udał się dalej w drogę do Jerozolimy. Und wahrscheinlich ist Timotheus dann in Ephesus geblieben. I prawdopodobnie Tymoteusz został w Efezie. Dann wurde Paulus gefangen genommen. I następnie Paweł został uwięziony. Als Gefangener kam er nach Rom und blieb dort. Jako więzień dotarł do Rzymu i tam pozostał. Mindestens zwei Jahre. Co najmniej dwa lata. Und dort in der Gefangenschaft besuchte Timotheus ihn. I tam, gdy był więźniem, Tymoteusz go odwiedził. Aus der Gefangenschaft schrieb Paulus verschiedene Briefe. I w czasie tej niewoli Paweł pisał różne listy. Zum Beispiel den Brief an die Philippa und den Brief an die Kolosser. Na przykład list do Filipian i Kolosan. Und in Philippa 1 und in Kolosser 1 lesen wir, dass Timotheus bei ihm war. I czytamy w pierwszych rozdziałach tych listów, że Tymoteusz był przy nim. Paulus ist ja dann noch mal freigekommen. Paweł został jeszcze uwolniony. Aber es ist interessant, dass Timotheus auch ins Gefängnis kam. Ale jest to ciekawe, że Tymoteusz też znalazł się w więzieniu. In welcher Zeit das genau war, wissen wir nicht. Nie wiemy dokładnie, w jakim czasie miało to miejsce. Aber in Hebräer 13 lesen wir. Ale w liście do Hebrajczyków 13 rozdział czytamy. Vers 23. 23 wiersz. Wiedzcie, że brat nasz Tymoteusz został zwolniony. Timotheus war also auch gefangen genommen. A więc Tymoteusz też został uwięziony. Aber er war wieder freigekommen. Ale został uwolniony. Timotheus war ein treuer Gläubiger. Tymoteusz był wiernym wierzącym. Er war noch kein alter Mann. Nie był jeszcze starszym człowiekiem. Paulus schreibt ihm, niemand verachte deine Jugend. Paweł pisze do niego, niech nikt nie lekceważy twojego wieku. Heute Nachmittag sind auch viele junge Geschwister da. Dzisiaj tutaj po południu jest wielu młodych. Besonders für die Jüngeren ist Timotheus ein Ansporn. Szczególnie dla was młodych Tymoteusz jest takim bodźcem. Paulus wusste, dass er bald sterben würde. Paweł wiedział, że wkrótce będzie musiał odejść z tego świata. Er würde den Dienst, den er getan hatte, nicht weiter tun können. I że tą służbę, którą wykonywał, nie będzie mógł jej więcej pełnić. Aber da war ein Jüngerer. Ale był młodszy, dem konnte er vertrauen, któremu mógł zaufać. Und den ermutigt er, seinen Dienst, den der Herr ihm gegeben hatte, weiterzuführen. I jego pokrzepia, by tą służbę, którą Pan dał Pawłowi, by Tymoteusz ją dalej kontynuował. Und alles, was man dafür braucht,
I wszystko, czego do tego było potrzeba, das findet man in Christus Jesus. To wszystko można znaleźć w Chrystusie Jezusie. Jetzt kommen wir zu dieser ersten Stelle in Kapitel 1, Vers 1. Teraz przejdźmy do tego pierwszego miejsca w pierwszym wierszu. Paulus stellt Timotheus auf den Boden des Lebens. Paweł stawia Tymoteusza na tym podłożu życia. Er muss in diesem Brief davon schreiben, dass unter der Verantwortung des Menschen das Zeugnis beschädigt wurde. I musiał to powiedzieć, że w czasie odpowiedzialności człowieka, gdy człowiek był za to odpowiedzialny, to świadectwo o Panu zostało uszkodzone czy znieważone. Im christlichen Zeugnis auf dieser Erde gab es Versagen. W tym chrześcijańskim świadectwie na tej ziemi jest czy był zawód. Da gab es Abweichen von Gott. Było odstąpienie od Boga. Alles, was den Menschen anvertraut wird, wird zerstört. Wszystko, co zostało dane człowiekowi, by miał nad tym pieczę, zostało zniszczone, zburzone. Aber es gibt etwas, das bleibt. Ale jest coś, co trwa. Das wird nicht angetastet durch das Versagen des Menschen. I to nie może być naruszone poprzez to, że człowiek zawodzi. Und auf diesen Boden stellt Paulus den Timotheus. I właśnie na tym podłożu Paweł stawia Tymoteusza. Es ist das ewige Leben. To jest właśnie to życie wieczne. Das hat Gott uns verheißen. To nam Bóg obiecał. Und dieses Leben ist in Christus Jesus. I to życie jest w Chrystusie Jezusie. Und deswegen kann es durch nichts und niemand angetastet werden. I dlatego przez nikogo i przez nic to nie może być naruszone czy też dotknięte. Im Blick auf die, die dieses Leben haben, sagte Herr Jesus selbst, niemand kann sie aus meiner Hand rauben. I do tych, którzy mają to życie, Pan mówi im, nikt ich nie może wyrwać z ręki mojej. Johannes schreibt in 1. Johannes 5. Jan pisze w 1 Jana 5, Vers 11, und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. 11 wiersz, 1 Jana 5, 11. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. A żywot ten jest w Synu Jego. Und deshalb ist dieses Leben fest und sicher. I dlatego to życie jest pewne i nienaruszalne. Und jetzt möchte ich eine Frage stellen. I teraz mam pytanie. Weiß jeder, der heute Nachmittag hier ist, dass er das ewige Leben hat? Czy każdy, który tu jest, jest tego pewien, że ma to życie wieczne? Wie kann man denn dieses ewige Leben bekommen? W jaki sposób można otrzymać to życie wieczne? Da kam einmal jemand zu dem Herrn Jesus. Ktoś przyszedł kiedyś do Pana Jezusa. Und er fragte: Lehrer, wie kann ich das ewige Leben erben? I zapytał: W jaki sposób mogę odziedziczyć życie wieczne? Kann man dieses Leben erben? Czy to życie wieczne można odziedziczyć? Ein Haus kannst du vielleicht erben. Dom możesz odziedziczyć. Oder ein Geldbetrag auf dem Bankkonto kannst du erben. Albo sumę pieniężną, która jest deponowana na przykład w banku, to możesz odziedziczyć. Aber das ewige Leben kann man nicht erben. Ale życia wiecznego nie da się odziedziczyć. Niemand kommt in den Himmel, weil die Eltern Leben haben. Nikt nie idzie do nieba z tego względu, że jego rodzice byli mi posiadali to życie. Das ewige Leben kann man sich auch nicht verdienen. Życia wiecznego nie można sobie zasłużyć. Das kann man nicht durch eigene Anstrengung bekommen. Nie można go zdobyć przez własny wysiłek. Der Herr Jesus sagt Nikodemus, wie man dieses Leben bekommen kann. Pan mówi do Nikodema, w jaki sposób to życie można otrzymać. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Dieses ewige Leben ist ein Geschenk Gottes. To życie wieczne jest podarunkiem Bożym. Und wem macht er dieses Geschenk? I komu Bóg to daruje? Dem, der einsieht, ich bin verloren. Temu, który powie, zginąłem, jestem zginiony. Ohne Jesus Christus
bin ich ewig verloren. Bez Jezusa Chrystusa jestem zgubiony na wieki. Das sehe ich ein. I ja to uznaję. Darüber tue ich Buße. I chcę pokutować w związku z tym. Das erkenne ich an. Ja to przyznaję. Aber ich glaube an den Herrn Jesus. Ale ja wierzę w Pana Jezusa. Er starb für meine Sünden. On zmarł za moje grzechy. Wer das tut, kto to uczyni, dem schenkt Gott ewiges Leben. Temu Bóg daruje życie wieczne. Und dieses Leben ist in Christus Jesus. I to życie wieczne jest w Chrystusie Jezusie. Wir kommen zu dem zweiten Punkt. Przejdźmy teraz do drugiego punktu. Paulus spricht davon, dass Gott uns errettet hat. Paweł mówi o tym, że Bóg nas zbawił. Er hat uns berufen mit heiligem Ruf. On nas powołał tym świętym powołaniem. Diese beiden Punkte haben wir in Vers 9 am Anfang. Te dwa punkty mamy w 9 wierszu na początku. Zuerst sehen wir, dass Gott uns errettet hat. Najpierw widzimy, że Bóg nas zbawił. Da ist im Blick, wovon wir gerettet sind. I to jest w tym punkcie, skąd jesteśmy wybawieni. Vom ewigen Verderben. Wybawieni jesteśmy z tego wiecznego, wiecznej zguby. Von der Hölle. Z, od piekła. Davon sind wir gerettet. Stąd jesteśmy zbawieni, uratowani. Und dann kommt der zweite Punkt. Er hat uns berufen. I teraz jest drugi punkt. On nas powołał. Und da zeigt er, wozu er uns gemacht hat. I pokazuje nam tutaj, do czego nas usposobił. Er hat uns gerettet von etwas weg. On nas wyzwolił od czegoś. Und er hat uns berufen in eine Stellung zu etwas hin. I on nas powołał do pewnego stanowiska. Um Kinder Gottes zu sein. Abyśmy byli dziećmi Bożymi. Um Söhne Gottes zu sein. Abyśmy byli synami Bożymi. Um einen Platz im Himmel zu haben. Abyśmy mieli to miejsce w niebie. Um zur Versammlung Gottes zu gehören. Abyśmy należeli do tego zgromadzenia Bożego. Um den Heiligen Geist wohnend zu haben in sich selbst. Aby Duch Święty mieszkał w nas samych. Um heilig und tadellos zu sein vor Gott in Liebe. Abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Dazu hat Gott uns berufen. Do tego nas Bóg właśnie powołał. Und er hat uns berufen mit heiligem Ruf. I on nas powołał tym świętym powołaniem. Er hat uns beiseite gestellt für sich. On nas tak jakby odstawił na bok tylko dla siebie. Und jetzt wird uns bestätigt, was wir eben gesehen haben. I teraz mamy potwierdzone właśnie to, co właśnie widzieliśmy. Das hat nichts zu tun mit unseren Werken. Że to nie ma nic do czynienia z naszymi uczynkami, nie ma nic wspólnego z naszymi uczynkami. Diese Stellung konnten wir uns nicht erarbeiten. Tego stanowiska nie mogliśmy sobie wypracować. Nein, er hat das getan nach seinem eigenen Vorsatz. Nie, on to uczynił według swojego własnego postanowienia. Das war sein Wille, sein Ratschluss. To była jego wola, jego postanowienie. Und er hat es getan aus Gnade. I on to uczynił z łaski. Gnade, was ist eigentlich Gnade? Łaska, co to jest w zasadzie łaska? Gnade ist unverdiente Zuwendung. Łaska to jest niezasłużone zwrócenie się do czegoś, do kogoś. Also Gott hat uns etwas geschenkt, was wir nicht verdient hatten. A więc Bóg nam coś darował, na co zupełnie nie zasłużyliśmy. Und er hat das getan, weil er uns lieb hatte. A uczynił to dlatego, bo on nas miłuje. Was für ein großer Gott. Cóż za wielki Bóg? Wie viele Menschen leben auf der Erde? Ilu ludzi żyje na świecie? Aber dieser Gott, der kennt dich. Ale ten Bóg zna właśnie ciebie. Er wollte dich haben. I chce mieć właśnie ciebie. Als sein Kind. Jako swoje dziecko. Und deswegen hat er dich berufen. I dlatego on ciebie powołał. Deswegen hat er dich begnadigt. Dlatego on ciebie ułaskawił. Nach seinem eigenen Vorsatz. Według swojego własnego postanowienia. Zwei Seiten müssen wir unterscheiden. Musimy rozróżniać dwie strony. Der souveräne Wille Gottes. Suwerenną wolę Bożą. Sein Ratschluss, seine Auserwählung. Jego postanowienie, jego wybranie. Und auf der anderen Seite die Verantwortung des Menschen. A z drugiej strony odpowiedzialność człowieka. Jeder Mensch ist verantwortlich, sich zu bekehren. Każdy człowiek jest odpowiedzialny za to, by się nawrócić. Von dieser Verantwortung nimmt niemand etwas weg.
Und dieser Verantwortung nimmt niemand etwas weg. I z tej odpowiedzialności nikt nic nie może zabrać. Aber dann dürfen wir auch sehen, dass Gott uns nach seiner Gnade auserwählt hat. Ale widzimy też, że Bóg nas wybrał według swojej łaski. Und diese Gnade, die hat uns in Christus Jesus gegeben. I tą łaskę on darował nam w Chrystusie Jezusie. Jetzt haben wir wieder dieses in Christus Jesus. I znowu tutaj mamy te słowa w Chrystusie Jezusie. Warum konnte Gott Gnade üben? Dlaczego Bóg mógł okazać łaskę? Weil der Herr Jesus am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Ponieważ Pan Jezus zmarł na krzyżu na Golgocie. Deswegen kann Gott Gnade üben. Dlatego Bóg mógł okazać łaskę. Aber er hat uns diese Gnade schon gegeben vor ewigen Zeiten. Ale tą łaskę on dał nam już przed wiecznymi czasami. Als es diese Erde noch gar nicht gab. Gdy tej ziemi jeszcze nie było. Da wusste Gott, dass du leben würdest. Im Jahr 2016. Bóg dokładnie wiedział, że ty w roku 2016 będziesz chodził po tej ziemi. Er kannte dich schon. Znał ciebie już. Und er hat dir diese Gnade gegeben. I dał tobie tą łaskę. Wir wollen mal ein paar Bibelstellen anschauen, die in die Ewigkeit vor der Zeit gehen. Przyjrzyjmy się kilku miejscom z Biblii, które pokazują, że to miało miejsce przed wiecznością. Hier haben wir gefunden, dass Gott uns diese Gnade schon gegeben hat vor ewigen Zeiten. Że tą łaskę Bóg dał nam przed wiecznymi czasami. Wir lesen einen Vers aus Titus 1. List Tytusa, pierwszy rozdział. Vers 2. Drugi wiersz. W nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga. Gott hat uns das ewige Leben verheißen vor ewigen Zeiten. Bóg to życie wieczne nam obiecał przed dawnymi wiekami, przed wiecznymi czasy. Da hat er es uns versprochen. Obiecał nam to. Ohne dass wir da waren. Nas, a nas jeszcze wtedy nie było. Aber er hat sein Versprechen eingelöst in der Zeit. Ale on tą obietnicę wykonał w czasie. In Titus 1, Vers 2, da haben wir einen Bogen von der Ewigkeit vor der Zeit bis in die Ewigkeit, die vor uns liegt. Tutaj w tym drugim wierszu, w Tytusa, pierwszy rozdział, drugi wiersz, mamy taki łuk, który sięga od czasów wiecznych wstecz do czasów wiecznych w przyszłość. Gott hat uns das Leben verheißen vor der Zeit. Bóg nam obiecał to życie przed dawnymi wiekami. Er hat es uns geschenkt in der Gegenwart. Darował nam to w teraźniejszości. Und dieses Leben ist verbunden mit einer Hoffnung. I to życie jest połączone z nadzieją, die besitzen wir heute schon. Którą już teraz posiadamy. Aber wir werden dort sein, in der Heimat des ewigen Lebens, in der Ewigkeit. Ale my będziemy tam, w tej ojczyźnie, w wieczności. Wir lesen einen Vers aus Epheser 1. Z listu Efezjan, pierwszy rozdział, przeczytajmy wiersz. Epheser 1, Vers 4. Czwarty wiersz, Efezjan 1, 4. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Wieder geht der Gedanke in die Ewigkeit vor der Zeit. I znowu tutaj myśli są od tego, czy w czasie przed założeniem świata, vor Grundlegung der Welt, przed tym, nim świat powstał, hat Gott uns schon auserwählt. Bóg już nas wybrał. Ein Vers aus Römer 16. Rzymian 16. Römer 16, Vers 25. 16:25. A temu, który ma moc utwierdzić was według Ewangelii mojej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie, według objawienia tajemnicy przez długie wieki milczeniem pokrytej. Da gibt es ein Geheimnis. Tu jest tajemnica. Dieses Geheimnis, das war Gott schon bekannt in der Ewigkeit vor der Zeit. Ta tajemnica była znana Bogu już zanim jeszcze czas został ustanowiony. Aber dann war es verborgen von dieser Ewigkeit her. Ale to było ukryte od tej wieczności, und dann kam der od dawnych wieków. Und dann kam der Augenblick, da hat Gott es offenbart. I nadeszła taka chwila, gdy Bóg to objawił.
Hat Gott es mitgeteilt. I Bóg się tym podzielił. Und was ist dieses Geheimnis? Was ist der Inhalt dieses Geheimnisses? I co jest treścią tej tajemnicy? Dieses Geheimnis ist Christus und seine Versammlung. Tą tajemnicą jest Chrystus i jego zgromadzenie. Und noch ein letzter Vers aus Johannes 17. I ostatni wiersz z Jana 17. Vers 24. Jana 17, 24. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Herr Jesus sagt, Vater, du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Pan Jezus mówi, Ojcze, ty umiłowałeś mnie przed założeniem świata. In der Ewigkeit vor der Zeit, da bestand diese Liebe des Vaters zum Sohn. W wieczności, przed czasem, gdy jeszcze czasu nie było, już była ta miłość Ojca do Syna. In der Zeit hat dann Gott seinen geliebten Sohn auf diese Erde gesandt. Gdy nastał czas, Bóg posłał swojego umiłowanego Syna na ziemię. Damit er durch sein Werk am Kreuz Menschen rettet. Aby on przez swoje dzieło na krzyżu uratował, zbawił ludzi. Und die, die in dieser Gnadenzeit an ihn glauben, i ci, którzy w tym czasie łaski w Niego wierzą, to On ich kiedyś prowadzi do domu Ojca. I kiedyś w wieczności oni będą wiecznie podziwiali i z podziwem będą patrzyli się na tą miłość. So öffnet uns Gottes Wort einen Blick in die Ewigkeit vor der Zeit. Tak więc Bóg otwiera nam to słowo, czy to spojrzenie z czy z wieczności wcześniejszej, przed czasem. Und zeigt uns, was da im Herzen Gottes war. I pokazuje nam, co wtedy było w sercu Bożym. Und dann hat Gott gewartet. I Bóg czekał. Adam hat davon nichts gesagt. Adam nic o tym nie mówił. Abraham auch nicht. Abraham też nie. David auch nicht. Ani Dawid. Aber dann hat er's, als der Herr Jesus auf diese Erde kam, geoffenbart. Ale gdy Pan Jezus przyszedł na tą ziemię, to wtedy on to objawił. Gott hat uns Gnade gegeben vor ewigen Zeiten. Bóg darował nam łaskę przed wiecznymi czasy. Und diese Gnade wurde offenbart, als der Herr Jesus auf diese Erde kam. I ta łaska została objawiona, gdy Pan tutaj przyszedł. Diese Gnade ist in Christus Jesus. Ta łaska jest w Chrystusie Jezusie. Wir brauchen diese Gnade. My potrzebujemy tej łaski. Wir kommen später noch mal darauf zurück. I jeszcze wrócimy do tego. In Kapitel 2, Vers 1. W drugim rozdziale, w pierwszym wierszu. Aber jetzt kommen wir zu den Versen 13 und 14. Ale teraz przejdźmy do wierszów 13 i 14. Da haben wir Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Tu mamy wiarę i miłość, która jest w Chrystusie Jezusie. Muss den Zusammenhang etwas vorstellen. Muszę tutaj przedstawić ten związek, który tu występuje. In den Versen 6 bis 14 haben wir vier Aufforderungen an Timotheus. W wierszach od 6 do 14 mamy cztery takie wezwania dla Tymoteusza. Die erste Aufforderung in Vers 6. Pierwsze z nich jest w 6 wierszu. Timotheus soll die Gnadengabe Gottes anfachen, die in ihm ist. Tymoteusz ma ten dar łaski Bożej rozniecić na nowo. So wie ein Feuer, wo die Flamme kleiner wird. To jest dokładnie tak jak w ognisku, gdy ten płomień jest coraz słabszy. Und dann nimmt man den Blasebalg. I bierze się ten miech. Und man bringt frischen neuen Sauerstoff. I przez to dodajemy, czy wdmuchujemy świeżego powietrza, czy dann, dodajemy tlenu. Dann fängt das Feuer wieder an zu brennen. I ten ogień wzmacnia się, wzmaga się na nowo, jest coraz mocniejszy. So sollte Timotheus die Gnadengabe anfachen. I dokładnie tak samo Tymoteusz miał rozniecić ten dar łaski. Wie ist es in unserem Leben? A jak to jest w naszym życiu? Gott hat uns auch Gnade geschenkt. Bóg również darował nam łaskę. Gott hat uns Aufgaben gegeben. Bóg darował nam zadania. Er möchte gerne, dass wir für ihn leben. Bóg chce, byśmy żyli dla Niego. Dass da eine Flamme in unserem Leben ist, die für ihn da ist. By w naszym życiu był ten płomień, który płonie dla Niego.
Da gibt es vieles, was diese Flamme ersticken kann. Ale jest też wiele rzeczy, które potrafią zagasić ten płomień. Ist da vielleicht Sünde in deinem Leben? Być może jest grzech w twoim życiu? Du merkst genau, wie es dieses Feuer für den Herrn Jesus erstickt. I zauważasz wtedy, jak ten płomień dla Pana zostaje przydławiony czy przyduszony. Da wurde ein junger Bruder gefragt. Kiedyś zapytano młodego brata: Warum nimmst du eigentlich nicht am Brotbrechen teil? Dlaczego nie bierzesz udziału w łamaniu chleba? Warum erfüllst du nicht den Wunsch des Herrn Jesus, dies tut zu meinem Gedächtnis? Dlaczego nie wypełniasz tego życzenia Pana? To czyńcie na pamiątkę moją. Und dann hat er es zugegeben. I on to powiedział, przyznał. Da gab es eine Sache in seinem Leben. Była jedna rzecz w jego życiu. Eine Sünde. Grzech. Und er wusste, die muss ich lassen. I on wiedział dokładnie, że muszę się tego pozbyć. Die hindert mich. To mi przeszkadza. Und jetzt ist die Frage, bin ich bereit, eine solche Sünde wegzutun? I teraz jest pytanie, czy jestem gotowy, by taką rzecz, taki grzech usunąć? Bin ich bereit, sie zu bekennen? Jestem gotowy, by to wyznać? Vielleicht mein Leben etwas ändern. Być może zmienić trochę swoje życie. Weil ich merke, da gibt's eine Situation, in der falle ich immer wieder. Bo zauważam, że są takie sytuacje, w których zawsze upadam. Sollen wir das ändern im Leben? I wtedy mamy, powinniśmy to zmienić w naszym życiu. Und dann kann das Feuer wieder lodern. I wtedy ten ogień może się rozpalić na nowo. Oder sind es andere Dinge? Albo może są to jakieś inne rzeczy? Mein Interesse an diesem oder jenem? Zainteresowania tym czy czymś innym. Da gab es ein Problem in einer örtlichen Versammlung. A w pewnym miejscowym świadectwie zgromadzenia była pewna problematyczna sprawa. Es war schon eine ganze Zeit da, dieses Problem. I ten problem trwał tam już jakiś czas. Und dann trafen sich die Brüder, um darüber zu beten. I bracia spotkali się, by w tej sprawie się wspólnie modlić. Und dann kam die Frage auf. I padło pytanie. Warum geschieht das erst jetzt? Dlaczego dopiero teraz się spotykamy? Warum hat man sich nicht viel früher mal getroffen zum Beten, um die Sache zu besehen? Dlaczego myśmy wcześniej nie spotkali się, by na modlitwę, by tą sprawę rozpatrzyć? Da sagt ein Bruder, ja, eigentlich wäre es gut gewesen. I jeden z braci powiedział, tak, w zasadzie byłoby to dobre. Aber es war so viel Arbeit im Garten. Ale tak dużo pracy było, czy miałem w ogrodzie. Das kann passieren. Takie coś może się właśnie zdarzyć. Da wird dieses oder jenes wichtiger als die Sache des Herrn. Że to lub owo będzie ważniejsze niż sprawy pańskie. Dann brauchen wir uns nicht wundern über Kraftlosigkeit. I wtedy nie musimy się dziwić, że jesteśmy bezsilni. Jeder kann für sich beantworten, was in seinem Leben die Flamme für den Herrn Jesus erstickt. Każdy z nas może sam sobie dać odpowiedź, co u mnie gasi ten płomień dla Pana. Und wir wollen diesen Entschluss fassen, sie wieder neu anzufachen. I chciejmy powziąć to postanowienie, żeby to na nowo rozniecić. Um wieder mehr in Christus Jesus zu sein. Abyśmy na nowo byli w Chrystusie Jezusie. Und dann für ihn zu leben. I abyśmy żyli dla Niego. Die zweite Aufforderung ist in Vers 8. Drugie wezwanie jest w 8. wierszu. So schäme dich nur nicht des Zeugnisses unseres Herrn. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym. Mir geht es manchmal so, da schäme ich mich für die Sache des Herrn. Ja czasem tak mam, że wstydzę się sprawy Pańskiej. Das fällt uns manchmal nicht so leicht, von dem Herrn zu zeugen. Czasem nie jest nam łatwo świadczyć o Panu. Wirklich zu sagen, dass wir ein Eigentum des Herrn Jesus sind. Byśmy tak stanowczo powiedzieli, że jesteśmy własnością Pana. Wirklich treu zu dem zu stehen, was er möchte. Byśmy wiernie trwali przy tym, czego On sobie życzy. Manchmal schämen wir uns. Czasami wstydzimy się. Deswegen haben wir eben drüber nachgedacht, wer diese Person ist. I dlatego wspominaliśmy, kim jest ta osoba. Der Christus. Ten Chrystus. Der verherrlichte zu Rechten Gottes. Ten uwielbiony po prawicy Bożej. Und einmal wird er kommen in Macht und Herrlichkeit.
I kiedyś on przyjdzie w mocy i chwale. Dann wird sich niemand mehr schämen, zu ihm zu gehören. Wtedy nikt nie będzie się wstydził tego, że do niego należy. Daran dürfen wir denken. O tym pamiętajmy. Und dann gibt uns das Kraft, auch uns heute nicht zu schämen. I to doda nam siły do tego, byśmy się i dziś nie wstydzili. Und dann kommt die dritte Aufforderung in Vers 13. Trzecie wezwanie jest w 13. wierszu. Halte fest das Bild gesunder Worte. Wzoruj się na zdrowej nauce albo trzymaj się zdrowej nauki. Man kann auch übersetzen, habe ein Bild gesunder Worte. Albo można to też inaczej powiedzieć, miej ten obraz, tak jak u nas jest właśnie, wzoruj się na tym obrazie zdrowej nauki. Und die vierte Aufforderung sehr nah dabei in Vers 14. I czwarte wezwanie w 14. wierszu, które jest bardzo podobne do poprzedniego. Bewahre das schöne anvertraute Gut. Strzeż tego, co dobrego ci powierzono. Das Zeugnis unseres Herrn Jesus Christus. Świadectwo naszego Pana Jezusa Chrystusa. Und das Bild gesunder Worte. I ten obraz zdrowej nauki. Und das schöne anvertraute Gut. I to dobro, które nam powierzono. Das ist alles das gleiche. To jest wszystko to samo. Die gleiche Sache, nur von einem unterschiedlichen Blickwinkel gesehen. To samo, tylko widziane z różnych stron. Es ist die Belehrung, die Gott gegeben hat über den Herrn Jesus, seine Person. To jest to pouczenie, które Bóg darował o swoim synu. Über das Heil in ihm. O tym zbawieniu w nim. Und über allen Segen, der in ihm und seiner Person begründet liegt. I o wszelkim życiu, które w nim jest ugruntowane. Und wir haben heute das in Form des Wortes Gottes in Händen. I my to dzisiaj mamy w tej formie Słowa Bożego, które możemy mieć w naszych rękach. Das Zeugnis über den Herrn Jesus, das haben wir im Neuen Testament. To świadectwo o Panu Jezusie je mamy w Nowym Testamencie. Das Bild gesunder Worte. Ten obraz zdrowej nauki. Das haben wir in der Bibel in Händen. To jest zawarte w Biblii, którą mamy w rękach. Und es ist ein schönes, anvertrautes Gut. I to jest to piękne dobro, które jest nam powierzone. In Vers 13 und 14, w 13 i 14 wierszu da haben wir die Aufforderung haben und festhalten und bewahren. Tu mamy to wezwanie do zachowywania, was, do posiadania i do zachowywania. Was gilt es zu haben? Co należy do zachowywania? Dieses Bild der Worte Gottes. Ten obraz Słowa Bożego. Was gilt es zu bewahren? Co mamy strzec? Dieses anvertraute. To, co nam powierzono. Dieses Bild der Worte Gottes ist ein gesundes Bild. Ten obraz Słowa Bożego jest tym zdrowym obrazem. Und dieses anvertraute, das ist etwas schönes. A to, co nam powierzono, to jest coś pięknego. Das Bild gesunder Worte festhalten. Te słowa tej zdrowej nauki, byśmy się tego trzymali. Wir haben in unserem Lied am Anfang von dem Wort Gottes gesungen. W naszej pieśni na początku śpiewaliśmy o Słowie Bożym. Und wir finden das Wort Gottes hier beschrieben. I widzimy tutaj opisane Słowo Boże. Es ist ein Bild, ein Gesamteindruck. To jest obraz, taka całość, cały obraz tego, tej sprawy. Die Worte Gottes geben zusammen ein schönes Ganzes. Bo Słowo Boże w całości oddają to całe piękno. Und sie vermitteln uns einen Eindruck von dem, was Gott ist und was er denkt. I one dają nam obraz tego, kim jest Bóg i jak on myśli, jakie są jego myśli. Und diese Worte sind gesund in sich selbst. I te słowa są zdrowe same w sobie. Sie sind ausgewogen. One są wyważone. Aber sie haben auch eine gesund machende Wirkung. Ale one mają również, oddziałowują na nas w ten sposób, że ozdrawiają nas. Wenn wir das Wort Gottes beachten, jeśli my przestrzegamy Słowa Bożego, dann hat es eine gesund machende Wirkung. To ma to moc ozdrowienia na nas. Ich möchte es an einem Beispiel deutlich machen. Chciałbym to uzmysłowić na przykładzie. Gottes Wort spricht über die Ehe.
Słowo Boże mówi o małżeństwie. Und da sagt Gott den Männern, dass sie ihre Frauen lieben sollen. I Bóg mówi do mężów, że mają miłować swoje żony. Und da sagt Gott den Frauen, dass sie ihren Männern untergeordnet sein sollen. I mówi do żon, że mają być poddane swoim mężom. Und wenn wir das tun, Männer und Frauen, i jeśli to będziemy czynić, mężowie i żony, dann bedeutet es Heilung für die Ehen. To będzie to ozdrowienie dla małżeństw. Das ist die gesundmachende Wirkung des Wortes Gottes. I to jest właśnie to działanie uzdrawiające Słowa Bożego. Timotheus hatte diese Worte von Paulus gehört. Tymoteusz usłyszał te słowa od Pawła. Und wir können sie heute in der Bibel lesen. I my je dzisiaj możemy czytać w Biblii. Und jetzt ist die Frage, wie halten wir sie fest? I teraz jest pytanie, jak my to zachowujemy? Und da gibt es einen großen Unterschied zum Alten Testament. I jest wielka różnica co do Starego Testamentu. Da hatte Gott auch Gebote gegeben. Bóg wtedy też darował przykazania. Die 10 Gebote. 10 przykazań. Und noch eine ganze Menge weiterer Vorschriften. I cała ilość jeszcze innych przepisów. Und diese Gebote sollten auch gehalten werden. I te przykazania też miały być przestrzegane. Aber wie sollen wir das Bild gesunder Worte festhalten? Ale jak mamy zachowywać te słowa zdrowej nauki? In Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. W wierze i w miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Wie können wir ein Leben zur Ehre Gottes führen in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes? W jaki sposób mamy prowadzić życie w zgodności ze Słowem Bożym? Ist das nicht eine Frage, die wir im täglichen praktischen Leben haben? Czyż to nie jest pytanie, które mamy w naszym codziennym życiu? Wie kann ich denn so leben? Jakże ja mogę tak żyć? Wie geht das denn, in Übereinstimmung mit Gottes Wort zu sein? Jak to jest możliwe, by być w zgodności ze Słowem? Nun erstmal muss ich dieses Wort kennen. Po pierwsze, muszę znać to Słowo. Dafür ist es wichtig, es regelmäßig zu lesen. Dlatego jest ważnym, by je regularnie czytać. Dann kann ich ein Bild dieser gesunden Worte haben. Wtedy ja będę miał ten obraz tej zdrowej nauki. Und wie kann ich's jetzt bewahren und festhalten? I w jaki sposób mam to trzymać i zachowywać? Ich muss dieses tun und ich darf dieses nicht tun. Geht das so? Czy to działa w ten sposób, że to muszę wykonać, tego nie wolno mi? Nein, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Nie, ale mamy to czynić w wierze i w miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Der Glaube, der ist die Hand, die sich an Gott klammert. Wiara to jest taka ręka, która uchwyca, czy chwyta się Boga i trzyma się Go. Lebe ich so? Czy ja tak żyję? Dass ich im Glauben diese Verbindung zu Gott suche und pflege? Że ja w wierze szukam tej łączności z Bogiem i żyję w ten sposób? Dass ich mich im Vertrauen an ihn klammere? Że ja w tej ufności do Niego chwytam się Go. Ich möchte das gerne mal illustrieren an einem Beispiel aus der Bibel. Chciałbym to wam zilustrować na przykładzie z Biblii. Der Jakob. Jakub. Der hatte in seinem Leben immer nach seinen Ideen und Gedanken und Einfällen gehandelt. On w swoim życiu działał zawsze według swoich myśli, tego co mu się zdawało. Und das war ein kreativer Mann. I to był bardzo kreatywny człowiek. Der hatte viele gute Ideen. Miał wiele świetnych pomysłów. Und er hatte auch oft Erfolg. I często miał też udawało mu się to zrealizować. Aber dann kam ein Moment in seinem Leben, ale nastał pewien moment w jego życiu, da hat er ganz deutlich gemerkt, in meiner eigenen Kraft komme ich nicht weiter. Kiedy zauważył, że swoją własną siłą dalej nie dam rady. Da war ein Mann da und er kämpfte mit ihm. Był jeden mąż, który z nim walczył. Und Jakob hat gekämpft und gekämpft die ganze Nacht. I Jakub walczył i walczył całą noc. Und dann hat dieser Mann, es war der Herr selbst, i to ten człowiek, a był to sam Pan, ihn angerührt, dotknął go. Da war sein Hüftgelenk verrenkt. I jego biodro zostało zwichnięte. Da konnte er nicht mehr. I nie mógł dłużej. Und was hat der Jakob dann gemacht? I cóż on powiedział? Da hat er gesagt, ich lasse dich nicht los, du habest mich denn gesegnet. Nie puszczę cię do chwili, aż mnie pobłogosławisz. Da hat Jakob empfunden,
seine eigene Kraftlosigkeit. I wtedy Jakub odczuł swoją bezsilność. Aber er hat gemerkt, wen er braucht. Ale i zauważył, kogo on potrzebuje. Und er hat sich geklammert an den Herrn. I on uchwycił się Pana. Machen wir das auch? Czy i my też tak robimy? Dass wir uns im Glauben an ihn klammern. Że my w wierze chwytamy się Go. Herr, ich brauche dich. Panie, ja Ciebie potrzebuję. Ohne dich geht es nicht. Bez Ciebie nie można dalej. Ich möchte gerne das tun, was du in deinem Wort gesagt hast. Chcę czynić to, co Ty powiedziałeś w swoim słowie. Ich brauche deine Hilfe. I ja potrzebuję Twojej pomocy. Halte fest das Bild gesunder Worte in Glauben. Trzymaj słów tej zdrowej nauki w wierze. Und in Liebe. I w miłości. In Liebe zu dem Herrn Jesus. W miłości do Pana Jezusa. Und diese Liebe zeigt sich im Gehorsam. A ta miłość jest widoczna w posłuszeństwie. Der Herr Jesus sagt in Johannes 14. Pan Jezus mówi w Jana 14. Wenn jemand mich liebt, jeśli ktoś mnie miłuje, dann wird er mein Wort halten. Ten będzie zachowywał moich słów. Dann wird der Herr Jesus ganz persönlich. Tutaj Pan mówi bardzo osobiście. Er wird jetzt auch ganz persönlich. Er wird jetzt on, auch ganz persönlich. I on teraz też mu przemawia bardzo osobiście. Ist da heute Nachmittag jemand hier, der den Herrn Jesus liebt? Czy jest dzisiaj wieczorem tutaj ktoś, kto miłuje Pana Jezusa? Liebst du den Herrn Jesus? Czy ty miłujesz Pana Jezusa? Liebst du ihn mehr als alles andere? Miłujesz go bardziej niż wszystko inne? Diese Liebe, die wird sichtbar werden. Ta miłość jest widoczna. Die Liebe wird sichtbar im Gehorsam. Ona jest widoczna w posłuszeństwie. Das, was wir lieben, das wird sichtbar an uns. To, co my miłujemy, to można widzieć w nas. In Glauben und in Liebe, so können wir das Bild gesunder Worte festhalten. W wierze i w miłości możemy trzymać słów zdrowej nauki. Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Wiara i miłość, które są w Chrystusie Jezusie. Da merken wir, wie wir diesen Ort brauchen. Wtedy widzimy, jak potrzebujemy tego miejsca. Dass wir Zuflucht nehmen zu dem Herrn Jesus. Że znajdujemy, czy szukamy tego schronienia u Pana. Dass wir in ihm zur Ruhe kommen. Że u Niego mamy to odpocznienie. Wenn wir uns so an ihn klammern, dann wird er uns tiefen Frieden geben. Jeśli my się jego uchwycimy, dann wird er uns tiefen Frieden geben. To on daruje nam głębokiego pokoju. Bewahre das schöne anvertraute Gut. Zachowuj to dobro, które ci powierzono. Wir müssen es nicht tun in eigener Kraft. Nie musimy tego czynić z naszej własnej siły. Der Heilige Geist ist der Autor, der göttliche Autor dieses Buches. Duch Święty jest tym Bożym czy boskim autorem tej księgi. Er hat es inspiriert. On to inspirował. Der Heilige Geist ist auch der, der uns das Verständnis für dieses Buch öffnet. Duch Święty jest także i tym, który daruje nam rozumienie tego. Er leitet uns in die ganze Wahrheit. On nas prowadzi w całej prawdzie. Und der Heilige Geist ist die Kraft, in der wir dieses schöne anvertraute Gut bewahren können. I Duch Święty jest tą siłą, w której możemy zachowywać to dobro, które nam powierzono. Alles finden wir in Christus Jesus. Wszystko znajdujemy w Chrystusie Jezusie. Und damit möchten wir gleich noch etwas weitermachen. I po przerwie chcielibyśmy się dalej tym zajmować. Wir lesen noch vier Stellen aus dem zweiten Timotheusbrief. Przeczytamy jeszcze cztery miejsca z drugiego listu do Tymoteusza. Kapitel 2, Vers 1 und 2. Drugi rozdział, pierwszy i drugi wiersz. Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Dann aus dem gleichen Kapitel, Vers 8 bis Vers 10. 8-10 wiersza. Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego według mojej Ewangelii, dla której cierpię niczym złoczyńca aż do więzów, ale Słowo Boże nie jest związane.
Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z chwałą wiekuistą. Kapitel 3, vers 10 bis vers 17. Trzeci rozdział od 10 do końca. Lecz Ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością. Za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania znosiłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści będą coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Ale Ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego jesteś pewny, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które Cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Noch viermal haben wir in Christus Jesus. I znowu mamy czterokrotnie w Chrystusie Jezusie. Stark sein in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. Die Errettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Zbawienie, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z chwałą wiekuistą. Dann in Kapitel 3, Vers 12, Gott selig leben wollen in Christus Jesus. Trzeci rozdział, 12 wiersz. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie. Und dann zum letzten Mal in diesem Brief in Vers 15, am Ende zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. I w 15 wierszu pod koniec, ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Timotheus wird aufgefordert, stark zu sein. Tymoteusz jest wzywany, by był silnym. Eigentlich heißt dieses Wort zu erstarken. So ist das bei uns. Ja. Tak jak tu jest u nas, wzmacniać się. Paulus hatte Sorge, dass Timotheus müde wurde. Paweł troszczył się o to, że Tymoteusz może się zmęczyć. Und deswegen hat ihm gesagt, dass seine Gnadengabe anfachen soll. I dlatego on mówi, aby jego dar łaski był wzniecony na nowo. Und jetzt sagte ihm, dass wieder stark sein soll. I mówi mu też tutaj, że ma się wzmacniać. Und wofür stark? I do czego ma się wzmacniać albo być silnym? Stark, die Aufgaben auszuüben, die ihm von Gott gegeben sind. Ma być silnym, by wykonywać te zadania, które mu Bóg darował. Aber jetzt sagt Paulus nicht einfach, Timotheus, sei stark. Ale Paweł nie mówi tak po prostu, Tymoteuszu, bądź silnym. Er sagt, sei stark in der Gnade. On mówi do niego, wzmacniaj się w łasce. Und diese Gnade, die ist in Christus Jesus. A ta łaska jest w Chrystusie Jezusie. Ja, wir sollen stark sein. Tak, my mamy być silni. Aber wir schaffen es nicht aus uns selbst. Ale sami z siebie nie damy rady. Wir brauchen seine Gnade dafür. Potrzebujemy do tego jego łaski. Und der das hier geschrieben hat, der wusste was davon. I ten, który ten list napisał, on coś o tym wiedział. Paulus fühlte sich manchmal schwach. Paweł czasami czuł się słabym. Er hatte einen Dorn im Fleisch. On miał pewien cierń w swoim ciele. Und das machte ihm Mühe. I to sprawiało mu trud. Hast du auch etwas, was dir Mühe macht? Czy ty też masz coś, co sprawia ci pewien trud? Wo du sagst, das raubt mir die Kraft. Gdy mówisz, to zabiera mi moją siłę. Das behindert mich. To przeszkadza mi. Das fühle ich wie eine Einschränkung. To odczuwam jako ograniczenie. Dann hat Paulus zu dem Herrn gerufen. I Paweł wołał do Pana. Vielleicht rufst du auch zu dem Herrn. Może i ty wołasz do Pana. Herr, nimm das weg. Panie, weź to ode mnie. Und der Herr kann das wegnehmen. I Pan może to wziąć. Und du darfst ihm das auch sagen. I możesz mu to też powiedzieć. Du darfst ihm sagen, was du fühlst. I możesz mu powiedzieć, co ty czujesz. Aber dann hat der Herr Paulus gesagt, Paulus, hör auf. Ale Pan powiedział do Pawła, przestań. Paulus, ich nehme dir das nicht weg.
Nie, ja od tobie tego nie zabiorę. Du sollst das behalten. Ty masz to mieć. Aber ich geb dir was besseres. Ale dam ci coś lepszego. Meine Gnade. Moja łaska. Und er sagt dem Paulus, meine Gnade ist genug für dich. Moja łaska jest wystarczająca dla ciebie. Wenn wir 100% gesund sind und keine Sorgen haben. Jeśli my jesteśmy w 100% zdrowi i nie mamy żadnych problemów, wenn wir unsere ganze Kraft haben, gdy mamy całą naszą siłę, dann ist das trotzdem weniger, viel weniger, to jest to mimo wszystko mniej, o wiele mniej, als wenn wir uns selber ganz kraftlos fühlen, niż gdybyśmy się sami z siebie czuli całkowicie bezsilnie, aber die Gnade Gottes in Anspruch nehmen. Ale gdybyśmy wzięli pod wzgląd tą łaskę Bożą. Und das hat Paulus gelernt. I tego się właśnie Paweł nauczył. Und da konnte er sagen, i mógł powiedzieć, ich habe sogar wohlgefallen an Schwachheit. Mam upodobanie w słabości. Hast du das schon mal gedacht? Myślałeś już o tym? Dass du wohlgefallen an deiner eigenen Schwachheit hattest? Czy miałeś kiedyś upodobanie w swoich słabościach? Paulus hat gesagt, ich habe wohlgefallen an Schwachheit. Paweł właśnie tak powiedział. Warum? Dlaczego? Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Gdy jestem słaby, wtedy jestem silny. Weil dann die Kraft Gottes in mir wirken kann. Bo dopiero wtedy ta łaska Boża może we mnie działać. Dann gibt es kein Hindernis für Gottes Kraft. Wtedy nie ma żadnej przeszkody dla Bożej siły. Dann kann die Gnade Gottes in mir wirken. Wtedy ta łaska Boża może działać we mnie. Dieser Mann, der das erlebt hat, ten człowiek, który to przeżył, der schreibt jetzt Timotheus, Timotheus sei stark in der Gnade. On pisze do Tymoteusza, bądź silny w łasce. Ich möchte noch einen Vers dazu lesen. Jeszcze jeden wiersz do tego. Aus 1. Korinther 15. 1. Korinthian 15. Vers 10. 10. wiersz. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. In dem Vers finden wir drei wichtige Punkte. W tym wierszu mamy trzy bardzo ważne punkty. Paulus sagt, alles, was ich bin. Paweł mówi, wszystko, czym jestem. Alles, was ich habe. Wszystko, co mam. Alle Fähigkeiten. Wszelkie zdolności. Alle Gaben. Wszelkie dary. Auch alle Aufgaben. Wszelkie zadania. Alles durch die Gnade Gottes. Wszystko przez czy dzięki łasce Bożej. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Dzięki łasce Bożej jestem tym, kim jestem. Jetzt kommt der zweite Punkt. Teraz drugi punkt. Ich habe eine Antwort auf diese Gnade. Ja mam odpowiedź na tą łaskę. Und zwar habe ich mich angestrengt. I zadawałem sobie trudu. Ich habe das realisiert. Aus Gottes Gnade bin ich reich gemacht. Zrealizowałem to i z łaski Bożej zostałem ubogacony. Und dann habe ich mich ganz Gott zur Verfügung gestellt. I wtedy całkowicie oddałem się Bogu do dyspozycji. Dem, der mir so viel Gnade geschenkt hat. Ten, który mi darował tak wiele łaski. Dem habe ich gesagt, hier bin ich. Temu ja powiedziałem, tu jestem. Nimm mein Leben. Weź moje życie. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Jestem do twojej dyspozycji. Ich will alles geben für dich. Wszystko chcę oddać tobie. Und dann kommt der dritte Punkt. I dalej mamy ten trzeci punkt. Auch das ist nicht mein Verdienst. I to wszystko to nie moje zasługi. Die Gnade Gottes war mit mir. Łaska Boża była ze mną. Und deswegen konnte ich Gott dienen. I dlatego mogłem służyć Bogu. Das ist ein glückliches Leben. To jest szczęśliwe życie. Ist das in unserem Leben auch so? Czy w naszym życiu też tak jest? Der erste Punkt ist auf jeden Fall wahr. Ten pierwszy punkt jest w każdym razie prawdziwy. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Dzięki łasce Bożej jestem tym, kim jestem. Das, was du kannst, to, co ty potrafisz. Deine Kraft, twoja siła, dein Charakter, twój charakter, deine Fähigkeiten, twoje zdolności, du hast sie durch Gottes Gnade geschenkt bekommen. To wszystko otrzymałeś z łaski Bożej.
Ob es dir bewusst ist, ist eine andere Sache. Czy jesteś tego świadomy, to jest już inna sprawa. Der zweite Punkt. Drugi punkt. Ist eine bewusste Entscheidung. Jest świadomą decyzją. Die Entscheidung, Herr, hier bin ich. Decyzją, Panie, tu jestem. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Jestem do Twojej dyspozycji. Ich will nicht mehr für mich leben. Nie chcę żyć dla siebie. Ich lebe für dich. Żyję dla Ciebie. Und dann wirst du erleben, wie Gottes Gnade in deinem Leben etwas hervorbringt. I wtedy doświadczysz, jak łaska Boża daje, wydaje ten owoc w Twoim życiu. Sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. In Christus Jesus ist uns, sind uns die Schleusen, die Tore geöffnet, damit die Gnade Gottes zu uns kommen kann. W Chrystusie Jezusie są te śluzy, te drzwi otwarte, aby ta łaska do nas dotarła. Dann gehen wir zu der nächsten Stelle. Następne miejsce teraz przejdźmy. Paulus sagt Timotheus, Timotheus, du sollst was im Gedächtnis behalten. I Paweł mówi do Tymoteusza, Tymoteuszu, ty zapamiętaj coś. Wir behalten auch manches im Gedächtnis. My również pamiętamy pewne rzeczy. Der eine kann sich Namen gut merken. Ktoś może bardzo dobrą ma pamięć do imion. Der andere kann sich Fußballspieler gut merken. Ten ktoś inny bardzo dobrze zna piłkarzy. Der andere kann sich Automarken gut merken. Jeszcze inny zna wszystkie modele samochodów. Aber worauf kommt es an? Ale o co tutaj chodzi? Halte im Gedächtnis. Miej w pamięci. Jesus Christus. Jezusa Chrystusa. Jesus Christus. Kennst du den? Znasz go? Kennst du dich aus mit Jesus Christus? Jesteś z nim zaznajomiony? Hältst du ihn im Gedächtnis? Masz go w swojej pamięci? Zachowujesz go w swojej pamięci? Ich habe eine Tochter. Mam córkę. Die hat schon mal beim Frühstück einen Zettel neben ihrem Müsli. Neben ihrer Müsli-Schale. Ona kiedyś przy swojej przy swoim talerzu z płatkami miała taką karteczkę. Und immer wenn ich morgens sehe, dass sie einen Zettel dort hat. Czy ma nadal i zawsze gdy rano widzę, że ta karteczka leży przy tym talerzu. Dann weiß ich, sie schreibt heute eine Klassenarbeit. To wiem, że ona dzisiaj ma klasówkę w szkole. Oder einen Vokabeltest. Albo jakiś test ze słówek. Und auf dem Zettel steht noch mal alles drauf, was sie wissen muss. I na tej kartce ma zapisane wszystko, co musi wiedzieć na tą klasówkę. Beim Frühstück guckt sie auf den Zettel. I jak je śniadanie, to ona patrzy zawsze na tą kartkę. Im Bus guckt sie auf den Zettel. Gdy zur Schule fährt. I jak jedzie do szkoły autobusem, to też na nią patrzy. Manchmal nützt es auch was. Czasami się to jej przydaje. Aber nicht immer. Ale nie zawsze. Aber sie bemüht sich etwas im Gedächtnis zu behalten. Ale ona zadaje sobie trud, by coś zachować w swojej pamięci. Machen wir so auch mit dem Herrn Jesus? Czy i my tak robimy z Panem Jezusem? Halte im Gedächtnis Jesus Christus. Miej w pamięci Jezusa Chrystusa. Und dann werden zwei Punkte genannt. I tu są dwa punkty wymienione. Erstens. Po pierwsze. Auferweckt aus den Toten. Został wskrzeszony z martwych. Da sehen wir die Kraft Gottes, die Leben aus dem Tod hervorbringt. Tu widzimy tą siłę Bożą, która z die Leben aus dem Tod hervorbringt. Która ze śmierci wywołuje życie. Diese Kraft steht dir zur Verfügung. I tą siłę ty masz do dyspozycji. Wenn man diese Kraft kennt, gdy jeśli my znamy tą siłę, dann verändert sich das Leben. To wtedy to życie zmienia się. Da gingen diese Frauen an diesem Auferstehungstag zum Grab. I te dwie niewiasty szły w ten dzień zmartwychwstania do grobu. Und sie hatten Sorgen. I one martwiły się. Wer wird uns den Stein wegnehmen? Kto nam odwali ten kamień? Und sie waren traurig. I smuciły się. Der Jesus ist gestorben. Pan Jezus zmarł. Und dann kommen sie dahin. I doszły do tego grobu. Und da sehen sie, das Grab ist leer. I widzą, że ten grób jest pusty. Und dann hören sie die Stimme, er ist nicht hier, er ist auferstanden. I słyszą te słowa, nie ma go tu, stał z martwych. Da waren ihre Sorgen weg. Wtedy ich problemy zniknęły. Das Problem mit dem Stein hatte sich gelöst. Ten problem z tym kamieniem też się w momencie rozwiązał. Und der Jesus schenkt ihnen Freude. I Pan darował im radość. Als sie ihn sehen. Gdy go zobaczyły. Den auferstanden.
tego zmartwychwstałego. Halte im Gedächtnis Jesus Christus auferweckt aus den Toten. Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych. Dann weißt du, das Werk ist angenommen. Jego dzieło zostało przyjęte. Ich, der ich an den Herrn Jesus glaube, bin angenommen bei Gott. Ja, który wierzę w Jezusa Chrystusa, jestem przyjęty przez Boga. Und dieser Gott, der den Herrn Jesus auferweckt hat. I ten Bóg, który wzbudził Pana Jezusa, der wird auch mir in meinem Leben helfen. On również pomoże i mnie w moim życiu. Da ist heute ein Problem zu lösen. Bo na przykład dzisiaj mamy problem do rozwiązania. Aber dafür steht mir diese Kraft zur Verfügung. I ta siła, tą siłę mam do dyspozycji, by to rozwiązać. Und einmal, i pewnego razu dann wird dieser Herr Jesus kommen. Ten Pan Jezus przyjdzie. Dann wird er rufen mit gebietendem Zuruf. I on zawoła tym głosem. Und dann wird diese Kraft wirken. I ta siła będzie, będzie działała. Mein sterblicher Körper wird verwandelt. Moje śmiertelne ciało będzie przemienione. Er wird unsterblich. Stanie się nieśmiertelne. Tam ist jeder Schmerz vorbei. Wtedy każdy ból ustanie. Jede Schwachheit. Każda słabość. Dann gibt es nie mehr Krankheit. Nie będzie nigdy więcej chorób. Dann musst du nie mehr zum Arzt. Nigdy więcej nie będziemy musieli iść do lekarza. Nie mehr ins Krankenhaus. Nigdy do szpitala. Nie mehr Medizin. Żadnych lekarstw. Da wirkt die Kraft der Auferstehung. To będzie ta siła zmartwychwstania. Du wirst umgestaltet. Będziemy przemienieni. Gleichförmig mit seinem Leib der Herrlichkeit. Tacy sami jak jego ciało. O, merken wir, es lohnt sich, Jesus Christus im Gedächtnis zu haben, auferweckt aus den Toten. Zauważmy, że to opłaca się, by mieć tego Jezusa Chrystusa w pamięci, który został wskrzeszony z martwych. Das gibt uns Mut und Hoffnung. To daje nam siłę i nadzieję. Und dann sagt Paulus noch, halte ihn im Gedächtnis, den, der aus dem Geschlecht Davids ist. I Paweł jeszcze mówi, tego, który jest z rodu Dawida. Sagst du vielleicht, warum steht das denn hier im Neuen Testament? Może zadasz pytanie, dlaczego akurat to jest tutaj wspomniane w Nowym Testamencie? Was interessiert mich David? Cóż mnie obchodzi Dawid? Ich bin doch nicht aus dem Volk Israel. Ja nie pochodzę z ludu izraelskiego. Warum steht hier aus dem Geschlecht Davids? Dlaczego tu jest napisane z rodu Dawidowego? Der Herr Jesus ist der wahre Sohn Davids. Pan Jezus jest tym prawdziwym synem Dawida. Und in ihm werden sich alle Verheißungen erfüllen, die Gott in David gegeben hat. I w nim wypełnią się wszelkie obietnice, które Bóg dał w Dawidzie. Und jetzt merkst du, das betrifft dich auch. I teraz widzimy, że to i nas dotyczy. Der Herr Jesus ist der Erfüller aller Verheißungen. Pan Jezus jest tym, który wypełnia wszelkie obietnice. Das heißt das, dass er der aus dem Geschlecht Davids ist. To właśnie oznacza, że on jest z tego rodu Dawidowego. So viele der Verheißungen Gottes sind. Ile jest tych obietnic? In dem Herrn Jesus ist das Ja und das Amen. W Panu Jezusie jest to tak i amen. Dann nimmst du eine Verheißung aus Gottes Wort. Bierzesz na przykład jakąś obietnicę ze Słowa Bożego. Ich will dich nicht verlassen. Nie opuszczę cię na przykład. Und dann darfst du wissen, der Herr Jesus garantiert dafür, dass diese Verheißung in Erfüllung geht. I możesz być pewny, że gwarantem tego jest Pan Jezus, że to będzie spełnione. Wenn du durchs Feuer gehst, ich bin bei dir. Jeśli będziesz szedł przez ogień, ja jestem z tobą. Der Herr Jesus, der Erfüller dieser Verheißung. Pan Jezus, ten, który wypełnia te obietnice. Und dann sagt der Psalmist. I psalmista mówi. Auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens. Nawet gdybym szedł doliną cienia śmierci. Du bist bei mir. Tyś jest ze mną. Der Jesus, der Erfüller aller Verheißungen. Pan Jezus, ten, który wypełnia wszelkie obietnice. Wir haben im ersten Punkt die Kraft Gottes gesehen. W pierwszym punkcie widzieliśmy siłę Bożą. Wir haben im zweiten Punkt die Treue Gottes. A tu widzimy tą wierność Bożą. So dürfen wir den Herrn Jesus im Gedächtnis halten. Tak możemy mieć w pamięci Pana Jezusa. Paulus sagt, genau so habe ich ihn gepredigt. I Paweł mówi, dokładnie tak go głosiłem. So habe ich ihn euch vorgestellt. Tak go wam przedstawiałem. Nach meinem Evangelium. Według mojej Ewangelii. Und da sagt Paulus, ich halte ihn auch im Gedächtnis. I Paweł mówi, ja też pamiętam o nim. Ich weiß, wem ich geglaubt habe. Wiem, komu uwierzyłem.
Deswegen, weil ich diese Kraft Gottes und diese Treue Gottes kenne. I dlatego, ponieważ ja znam tą siłę Bożą. Deswegen leide ich sogar Trübsal. Dlatego też ja cierpię te prześladowania czy trudności. Ich mach das bis zu Fesseln. Aż do więzów. Er war gefangen im Gefängnis. Był uwięziony. Aber er sagt, ich bin bereit dazu. Ale mówi, ja jestem gotowy na to. Ich bin bereit, diesen Preis zu bezahlen. Jestem gotowy zapłacić tą cenę. Meine Freiheit aufzugeben. Oddać moją wolność. Diese Schmerzen zu erdulden. Cierpieć te bóle. Weil ich Christus kenne. Ponieważ znam Chrystusa. Ich leide wie ein Übeltäter. I cierpię tak jak złoczyńca. Ich bin kein Übeltäter. Ale nie jestem złoczyńcą. Das, was mir widerfährt, das ist ungerecht. To, co mnie doświadcza, to jest to niesprawiedliwe. Aber ich stütze mich auf diese Treue Gottes. Ale ja opieram się na tej wierności Bożej. Und ich weiß, das Wort Gottes ist nicht gebunden. A ja wiem, że Słowo Boże nie jest związane. Die Menschen können mich binden. Ludzie mogą mnie związać, uwięzić, aber das Wort Gottes nicht. Ale Słowa Bożego nie. Das hat bis heute Macht und Kraft. Ono po dziś dzień ma siłę i moc. Jetzt sagt Paulus, ich erdulde das alles. I Paweł mówi, ja cierpię, czy znoszę to wszystko. Die Kraft dazu finde ich in Christus Jesus. A siłę ku temu znajduję w Chrystusie Jezusie. Aber ich habe dabei auch die Auserwählten vor Augen. Ale w tym wszystkim mam i tych wybranych przed swoimi oczami. Die Auserwählten Gottes. Wybranych Bożych. Die er erwählt hat vor Grundlegung der Welt. Tych, których on wybrał przed założeniem świata. Und die er einmal an das Ziel bringen wird. I tych, których on kiedyś doprowadzi do celu. Und um diese Auserwählten willen erdulde ich das. I w związku z tymi wybranymi ja też to ze względu na nich to cierpię. Nein, ich gebe nicht auf. Nie, ja się nie poddam. Ich verleugne den Herrn Jesus nicht. Nie zaprę się Pana Jezusa. Ich wende mich nicht ab von diesem Glauben. Nie odwrócę się od tej wiary. Hätte Paulus das getan, wäre er sofort frei gewesen. Gdyby Paweł to uczynił, natychmiast byłby uwolniony. Er hat gesagt, nein. Ale on mówi nie. Ich will ein Vorbild für die Auserwählten sein. Chcę być przykładem dla innych wybranych. Sie sollen nicht durch mein Aufgeben verunsichert werden. Przez to, że ja mógłbym się poddać, oni nie powinni być sollen nicht durch mein Aufgeben verunsichert werden. Nie powinni poczuć się niepewnie. Nein, sie sollen doch auch den Weg in Entschiedenheit weitergehen. Oni nadal powinni iść tą drogą w zdecydowaniu. Jetzt hast du heute dieses Beispiel von Paulus. I teraz ty dzisiaj masz ten przykład Pawła. Paulus war bereit in Fesseln zu sein. Paweł był gotowy, by być w tych więzach. Und Paulus war sogar bereit, den Märtyrertod zu sterben. I również był gotowym, by umrzeć tą śmiercią męczennika. Willst du dann aufgeben? A ty chcesz się poddać? Willst du dann weggehen? Chcesz odejść? Willst du dann Kompromisse machen? Chcesz pójść na kompromisy? Du kennst doch den gleichen Herrn. Przecież znasz tego samego Pana. Du darfst doch auch Jesus Christus im Gedächtnis halten. Również możesz mieć w pamięci Jezusa Chrystusa. Wollen wir dann nicht auch ihm treu folgen? Czy nie chcemy wiernie iść za nim? Das legt Paulus hier durch den Heiligen Geist vor uns. I to właśnie Paweł tutaj przez Ducha Świętego kładzie przed nami. Und da gehen wir jetzt noch mal ein wenig zurück. I wróćmy jeszcze na chwilę. Dieser Paulus, der hat gesagt, Timotheus, ich habe dir doch so viel gesagt. Ten Paweł mówi do Tymoteusza, tak wiele ci powiedziałem. Du hast doch all diese Gedanken Gottes, das Geheimnis Gottes von mir gehört. Usłyszałeś to wszystko, te myśli Boże, tą tajemnicę Bożą ode mnie. Und Timotheus, jetzt lege ich diese Verantwortung auf dich. I Tymoteuszu, teraz tą odpowiedzialność składam na ciebie. Ich habe dir gesagt, das zu bewahren. Powiedziałem ci, byś to zachowywał. Und jetzt sage ich dir auch, das weiterzugeben. I teraz mówię ci, byś to dalej przekazywał. Kapitel 2, Vers 2. Drugi rozdział, drugi wiersz. Vertraue das treuen Leuten an. Przekaż ludziom godnym zaufania. Und diese treuen Leute, die sollten das wiederum weitergeben. A ci wierni, czy godni ludzie, godni zaufania ludzie mają to dalej przekazać. Und jetzt lebt Paulus nicht mehr. Teraz Pawła już nie ma. Und Timotheus lebt nicht mehr. Tymoteusz też już nie żyje. Und diese treuen Leute leben nicht mehr.
ani ci godni zaufania ludzie nie żyją. Aber jetzt bist du gefragt. Ale teraz jest pytanie do ciebie. Jetzt bist du aufgefordert. Ty jesteś wzywany. Dir ist auch etwas anvertraut. Tobie również coś powierzono. Aus Gottes Wort. Coś ze Słowa Bożego. Durch den Heiligen Geist. Przez Ducha Świętego. Bist du bereit, das treu zu verwalten? Jesteś gotowy, by wiernie tym zarządzać? Das erstens selber zu bewahren. Das zuerst selbst zu bewahren. Najpierw to samemu zachowywać. Und es dann auch weiterzugeben. I następnie dalej to przekazywać. An die eigenen Kinder. Jeśli mamy własne dzieci. Vielleicht eine ganz schwere Sache. An die eigenen Kinder weitergeben. To jest bardzo ciężka sprawa, by przekazywać to dalej na przykład swoim dzieciom. Die eigenen Kinder hören ja nicht nur unsere Worte. Bo nasze własne dzieci nie tylko słyszą nasze słowa, die sehen ja auch unser Leben. One również widzą dokładnie nasze życie. Es hat jemand mal gesagt, ktoś powiedział kiedyś, du kannst deinen Kindern sagen, so viel du willst. Możesz mówić swoim dzieciom, jak dużo tylko chcesz. Sie machen nicht das, was du sagst, sondern sie machen das, was du selber tust. One nie będą czyniły tego, co ty mówisz, tylko będą czyniły to, co ty robisz. Weitergeben. Dalej przekazywać. Vielleicht an die Enkelkinder? Może wnukom? An eine nachkommende Generation? Kolejnemu pokoleniu? An solche, mit denen der Herr uns zusammengestellt hat? Takim, z którymi Pan darował nam żyć? Weitergeben. Dalej przekazywać. In der Kraft der Gnade Gottes. W tej mocy łaski Bożej. Und in den Versen 3 bis 6. I w tych wierszach od 3 do 6 gibt es drei Beispiele. Są trzy przykłady. Gottes Wort versucht uns die Dinge ja deutlich zu machen an Beispielen, die wir verstehen. Słowo Boże te sprawy chce nam uzmysłowić na przykładach, które doskonale możemy rozumieć. Es sind drei Beispiele, die uns zeigen, wie wir dem Herrn dienen dürfen. Są to przykłady, które nam pokazują, jak możemy Panu służyć. Auf welche Art und Weise? W jaki sposób? Und der erste Vergleich ist wie ein Soldat. I pierwszy przykład to jest jak żołnierz. Wie ein Streiter, der Kriegsdienste tut. Jako ten, który walczy. Und jetzt stell dir mal einen Soldat vor, der kämpfen muss. I teraz wyobraź sobie żołnierza, który musi stanąć do walki. Wenn der weiß, morgen ist der Kampf. I gdy on wie, jutro jest walka. Was macht er dann am Abend vorher? Cóż on będzie czynił wieczorem? Lange aufbleiben? Będzie odpoczywał? Zwei Filme gucken? Obejrzy sobie dwa filmy? Alkohol trinken? Wypije coś? Wie geht er denn dann am nächsten Tag in den Kampf? To w jaki sposób on będzie mógł w drugiego dnia, na drugi dzień iść do tej walki? Dann ist er müde. Będzie zmęczony. Dann hat er Kopfschmerzen. Będzie miał bóle głowy. Dann kann er nicht kämpfen. Nie będzie uzdolniony do walki. Das ist diesem Soldat viel zu gefährlich. Dlatego żołnierza jest to zbyt niebezpieczne, by tak postępować. Im Kampf da geht es auf Leben und Tod. W walce chodzi o śmierć i życie. Und da wird dieser Soldat sich voll konzentrieren auf diesen Kampf. I ten żołnierz w 100% się skoncentruje na tej walce. Und das macht das erste Beispiel deutlich. I to nam uzmysławia nam ten pierwszy przykład. Mit voller Konzentration auf die Sache des Herrn. Z pełną koncentracją stańmy w sprawie Pańskiej. Sich nicht verwickeln lassen in die Beschäftigungen des Lebens. Nie dajmy się uwikłać w te sprawy tego naszego życia. Der zweite Vergleich. Drugi przykład. Vers 5. Piąty wiersz. Das ist der Vergleich mit einem Sportler. To jest porównanie ze sportowcem. Und der wesentliche Punkt ist der. I tu tym głównym punktem jest. Der Sportler muss sich an die Regeln halten. Że sportowiec musi przestrzegać zasad. Wenn er sich nicht an die Regeln hält, wird er disqualifiziert. Bo jeśli nie będzie ich przestrzegał, zostanie natychmiast zdyskwalifikowany. Manche Sportler versuchen das trotzdem. A jednak, co niektórzy sportowcy tego próbują. Zum Beispiel, indem sie Doping machen. Na przykład stosując doping. Aber wenn sie erwischt werden, müssen sie hinterher die Medaille abgeben. Ale wiemy, że jeśli zostaną przyłapani, to muszą swoje medale oddać. Ein Sportler, der muss regelkonform kämpfen.
Sportowiec musi trzymać się zasad. So sollen wir auch für den Herrn leben und dienen. Tak i my dla Pana mamy żyć i Jemu służyć. Indem wir uns an Gottes Wort halten. W tym, że będziemy się trzymali Słowa Bożego. Und der dritte Vergleich ist der Vergleich mit dem Bauern. A trzeci przykład jest przykładem o rolniku. Der Bauer muss zuerst arbeiten. Rolnik najpierw musi pracować. Und er muss viel Mühe aufwenden. I musi zadać sobie wiele trudu. Den Acker bearbeiten. Uprawiać pole. Den Samen ausstreuen. Rozsiać czy zasiać. Viele weitere Dinge. I wiele innych rzeczy z tym związanych. Und erst am Ende gibt es Frucht. I dopiero na koniec jest ten owoc. So sollen wir auch arbeiten. Tak i my mamy pracować. Wenn der Bauer nach einer Woche aufhört, weil er noch keine Frucht sieht. Jeśli by rolnik po tygodniu pracy przestał, bo nie widzi żadnego owocu tej swojej pracy, dann hat er zu früh aufgehört. To wiemy, że on za wcześnie zrezygnował. Wir wollen auch nicht resignieren. Również i my nie chciejmy rezygnować. Wir wollen unsere Arbeit tun. Chciejmy wykonywać swoją pracę i zostawmy to Bogu, kiedy i w jaki sposób daruje owoc. Damit kommen wir jetzt wieder zu Vers 10. I teraz przejdźmy do 10. wiersza znowu. Paulus hatte sich als Vorbild vorgestellt. Paweł przedstawia się jako przykład. Und er sagt, die Auserwählten, die sollen auch das tun, was ihre Verantwortung ist. I mówi, że ci wybrani muszą czynić to. Sie sollen auf dem Weg, auf den sie gestellt sind, weitergehen. Mają iść tą drogą, na której zostali postawieni. Sie sollen den Glauben nicht aufgeben. Nie mają oddawać wiary, zaniechać wiary. Und dieser Weg, auf dem sie sind, der führt in die Herrlichkeit. A ta droga, na której oni są, ona prowadzi do chwały. Am Ende dieses Weges steht die Errettung. Pod koniec tej drogi jest to zbawienie. Die Errettung finden wir in der Bibel unter drei Aspekten. To zbawienie w Biblii mamy w trzech aspektach. Einmal die Errettung unserer Seelen. Po pierwsze, zbawienie naszych dusz. Die haben wir jetzt schon. To mamy już wir wissen, w tej chwili. Wir gehen nicht verloren. Wiemy, że nie pójdziemy nigdy na zginienie. Zweitens die Errettung Tag für Tag in den Umständen und Schwierigkeiten. Po drugie, to wyratowanie w tych okolicznościach dnia codziennego. Davon hat Paulus auch was erlebt. Z tego Paweł też co nieco przeżył. Davon spricht er in 2. Korinther 1. O tym mówi w 2. Koryntian 1 rozdział. Er sagt in 2. Korinther 1, Vers 9, wir hatten riesige Schwierigkeiten. W 9. wierszu 1. rozdziału mówi, że mieliśmy potężne problemy. Es ging ans Leben. Już chodziło o nasze życie. Wir verzweifelten am Leben und hatten das Urteil des Todes in uns. Byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona. Aber da haben wir auf den Gott vertraut, der die Toten auferweckt. Ale polegaliśmy na Bogu, który wzbudza umarłych. Und dieser Gott hat uns gerettet. I ten Bóg nas wyratował. Von so großem Tod hat er uns gerettet. Z tak wielkiej śmierci nas wyratował. Paulus denkt da nicht an die ewige Errettung. Paweł tutaj nie ma na myśli tego wiecznego zbawienia. Er denkt da an die Errettung auf dem Weg. On tutaj miał na myśli to wyratowanie w drodze. Da haben wir Beispiele in der Apostelgeschichte. I drugi przykład w Dziejach Apostolskich. Zum Beispiel Kapitel 14, Vers 19. Na przykład 14 rozdział 19. 14 rozdział 19 wiersz. Tymczasem nadeszli z Antiochii i z Ikonium Żydzi i namówiwszy tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że umarł. Die Menschen dachten, Paulus ist tot. Ludzie pomyśleli sobie, że Paweł już nie żyje. Sie haben mit Steinen geworfen, bis er da lag und es sah aus, als wäre er tot. Rzucali w niego kamieniami do chwili, kiedy leżał już i wyglądało na to, że nie żyje. Aber Gott hat ihn bewahrt. Ale Bóg go zachował. Paulus war nicht gestorben. Nie zmarł Paweł. Gott, der hat ihn gerettet aus dieser Notsituation. Bóg wyratował go z tej trudnej sytuacji. Oder in Apostelgeschichte 28. Albo Dzieje Apostolskie 28 rozdział. Da hat Paulus Schiffbruch erlitten. Gdzie Paweł przeżył wypadek statku. Aber er ist nicht ertrunken. Ale on nie zatonął. Er wurde gerettet. Został uratowany. Und dann
Steht er da auf dieser Insel Melite an dem Feuer? I on stoi, czy był na tej wyspie Malcie przy ogniu? Und eine giftige Schlange beißt sich an seine Hand fest. I jadowity wąż ukąsił go. Alle denken, gleich fällt er tot um. Wszyscy byli pewni, że wkrótce się przewróci i będzie martwy. Aber Gott hat ihn gerettet. Ale Bóg go wyratował. Und so sagt er, Gott hat uns von großem Tod errettet. I tak też on mówi, że Bóg wyratował nas z wielkiej śmierci. Und jetzt setzen wir unsere Hoffnung auf ihn, dass er uns auch weiter erretten wird. I my pokładamy naszą nadzieję w nim, aby on nas dalej wyratowywał. 2 Korinther 1, Vers 10. 2 Koryntian 1, rozdział 10, wiersz. Który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Hast du auch schon die Rettung Gottes in deinem Leben erfahren? Czy ty doświadczyłeś, czy doświadczyłaś tego wybawienia Bożego w swoim życiu? Wie er dich aus einer Gefahr gerettet hat? Jak on ciebie z różnego, czy z różnych niebezpieczeństw wyrwał? Wie er dich von einer Krankheit gesund gemacht hat? Jak on na przykład cię uzdrowił? Wie er dir in einem schwierigen Gespräch geholfen hat? Jak w trudnej rozmowie dopomógł ci? Man setzt deine Hoffnung auf ihn. Wtedy tak więc złóż swoją ufność, czy swoją nadzieję na Niego, czy w Nim. Er wird dich auch ferner erretten. On również nadal będzie cię wyratowywał. Er nimmt nicht jedes Problem weg. On zabierze każdy problem. Aber er rettet dich. Er nimmt nicht. Nicht, nein. On nie usunie każdego twojego problemu, ale wyratuje cię. Und dann kommt der dritte Aspekt von der Errettung im Neuen Testament. I mamy teraz trzeci aspekt tego wyratowania w Nowym Testamencie. Und das ist die Rettung am Ende unseres Weges. I to jest to wyratowanie pod koniec naszej drogi. Und die haben wir hier in 2. Timotheus 2, Vers 10. I to mamy tutaj, 2 rozdział 10, wiersz 2 Tymoteusza. Warum können wir das sagen, dass es hier darum geht? Dlaczego, czy skąd możemy powiedzieć, że o to tutaj chodzi? Weil die Errettung hier verbunden wird mit ewiger Herrlichkeit. Ponieważ to wybawienie jest związane z tą wieczną chwałą. Der Zusammenhang in der Bibelstelle macht uns klar, was gemeint ist. Ten związek tutaj tego miejsca uzmysławia nam, o co tutaj chodzi. Der Zusammenhang in 2. Korinther 1 hat uns klar gemacht, es geht um die Errettung auf dem Weg aus den Schwierigkeiten. To miejsce z drugiego listu Koryntian nam uzmysłowiło, że tam chodzi o to wyratowanie na drodze naszej. Und hier macht uns der Zusammenhang klar, dieser Nachsatz mit ewiger Herrlichkeit, dass es um die Errettung am Ende unseres Weges geht. A tutaj to wyrażenie chwała wiekuista uzmysławia nas, że tu chodzi o to wyratowanie pod koniec naszej drogi. Und diese Errettung ist der volle Umfang unseres Heils. I to wyratowanie to jest pełen zakres naszego zbawienia. Wenn wir mit dem Herrlichkeitsleib bei Christus sind. Gdy my w tym uwielbionym ciele będziemy u Chrystusa, wenn wir ihn sehen, wie er ist. Gdy będziemy go widzieć takim, jakim on jest, und nur noch Herrlichkeit ist. I tylko będzie wtedy chwała. Und diese Errettung im vollen Umfang. I to wyratowanie w pełnym zakresie, die ist in Christus Jesus. To jest w Chrystusie Jezusie. Die ist uns garantiert in ihm. To mamy zagwarantowane w nim. Die ist uns fest und sicher in ihm. Jest to pewne i trwale zakotwiczone w nim. Jetzt kommen in Vers 11 bis 13 noch einige bleibende Grundsätze Gottes. I w wierszach od 11 do 13 jeszcze mamy pewne trwałe zasady Boże. Der erste Grundsatz, wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Pierwsza zasada, jeśli bowiem z nim umarliśmy, z nim też żyć będziemy. Wir sind mit Christus gestorben, Römer 6. Umarliśmy z Chrystusem, Rzymian 6. Und damit verbunden ist eine Verantwortung. I w związku z tym jest pewna powiązana jest z tym odpowiedzialność. Haltet euch der Sünde für tot. Bądźcie umarłymi dla grzechu. Verwirklicht das in der Praxis, ihr seid gestorben. Urzeczywistniajcie to, że umarliście. Und damit verbindet sich eine Verheißung. I tu jest z tym połączona obietnica. Wir werden mitleben. Będziemy z nim też żyć. In der Herrlichkeit. W chwale.
Der zweite Grundsatz. Druga zasada. Wenn wir ausharren, werden wir mitherrschen. Jeśli z nim wytrwamy, z nim też panować będziemy. Heute geht es darum, auszuharren. Dzisiaj chodzi o to, byśmy wytrwali. Und Paulus hat in Vers 10 eben gesagt, ich erdulde es. I Paweł mówi, ja znoszę to. Ich halte es aus. Wytrzymam. Heutzutage läuft man meistens vor dem Problem weg. W dniach dzisiejszych najczęściej ucieka się od problemu. Dann gibt es irgendwie Probleme in der Ehe. Na przykład są problemy w małżeństwie. Da läuft man weg. To po prostu się je pomija. Nimmt man sich eben einen neuen. Gdy pojawiają się problemy, to wtedy bierze się nowego partnera. Gibt's Probleme auf dem Arbeit, auf der Arbeit? Gdy problemy w pracy się pojawiają, läuft man weg, sucht sich was Neues. Uciekamy od tego, szukamy innej pracy na przykład. Man kann kaum noch etwas aushalten. Rzadko kiedy jest to widoczne, żeby ktoś wytrwał. Aber Gott sagt, halte aus. Ale Bóg mówi, wytrwaj. Was sagt Gottes Wort den Sklaven in 1. Korinther 7, glaube ich? Co mówi Słowo Boże temu słudze czy niewolnikowi w 1. Koryntian 7? Wydaje mi się, że to jest tam napisane. Wenn jemand als Sklave berufen ist, jeśli ktoś został powołany jako niewolnik, dann bleibt zufrieden damit. Niech będzie zadowolony w tym stanie. Halte aus darin. Niech wytrwa w tym. Wenn sich eine Gelegenheit bietet, jeśli jest taka sposobność, ja, dann kannst du frei werden. To wtedy tak, możesz być wolny. Aber setz nicht alles daran, die zu suchen. Halte aus. Ale nie szukaj, nie przedkładaj wszystkiego na to, by być wolnym. Wytrwaj w tym stanie, w którym jesteś. Hier im Leben gilt es auszuharren. W tym życiu chodzi właśnie o to, by być wytrwałym. Und wer ausharrt, wird einmal mitherrschen. A kto wytrwa, ten będzie kiedyś panował. Dann gibt's nichts mehr auszuhalten. Wtedy nie będzie trzeba mieć tej wytrwałości. Dann werden wir mit dem Herrn Jesus herrschen. Bo wtedy będziemy panować z Panem Jezusem. Dann gibt's einen dritten Grundsatz. I trzecia zasada. Wenn wir verleugnen werden, jeśli my się zaprzemy, dann wird auch er uns verleugnen. To i on się nas zaprze. Hier ist jetzt nicht so eine Situation gemeint wie bei Petrus. Tutaj teraz nie chodzi o taką sytuację, jaka miała miejsce u Piotra. Petrus hat den Herrn Jesus verleugnet, ja. Paweł, Piotr, zaparł się Pana Jezusa. Er ist gefallen. Upadł. Aber es hat ihm leid getan. Ale sprawiło mu to wielki ból. Er hat es bereut. Bardzo tego żałował. Er ist zurecht gekommen. I es ist wieder gut geworden. I to zostało w nim naprawione. Es geht hier nicht darum, dass jemand fällt und dann wiederhergestellt wird. Tu nie chodzi o to, że ktoś upadnie i zostanie odnowiony. Es geht hier darum, dass einer sagt: Nein, Jesus Christus will ich nichts mehr mit zu tun haben. Tu chodzi o to, gdy ktoś mówi: Nie, nie chcę nic wiedzieć o Jezusie Chrystusie. Den brauche ich nicht. Nie potrzebuję go. Dann kannst du nicht auf Gnade hoffen. Wtedy nie możesz mieć nadziei w łasce. Da kommt ein vierter Grundsatz. I czwarta zasada. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Jeśli my jesteśmy niewierni, on pozostaje wierny. Und das hat einen sehr ernsten Aspekt, aber auch einen sehr glücklichen Aspekt. To ma bardzo poważny aspekt, ale i również szczęśliwy. Der ernste Aspekt ist der, Gott steht zu seinem Wort. Ten poważny jest taki, że Bóg trwa przy swoim słowie. Er gibt seine Grundsätze nicht auf. On nie wyzbywa się swoich zasad. Und wenn wir untreu sind, a jeśli my jesteśmy niewierni, er steht zu seinem Wort. On nadal trwa przy swoim słowie. Er passt sein Wort nicht an. On nie dopasowuje swojego słowa do sytuacji. Und dann verlieren wir den Segen. I my tracimy za błogosławieństwo. Dann muss er in seinen Regierungswegen mit uns handeln. On wtedy działa zgodnie ze swoimi drogami. Aber es hat auch einen sehr glücklichen Aspekt. Ale to tu też jest ten szczęśliwy aspekt. Unser Gott ist treu. Nasz Bóg jest wierny. Er wird dich immer wieder aufnehmen. On ciągle na nowo cię przyjmie. Er lässt dich nicht fallen. Nie pozwoli, byś upadł. Er geht dir nach. On wyjdzie do tobie naprzeciw. Er bleibt treu. On zawsze pozostanie wiernym. Jetzt haben wir noch zweimal in Christus Jesus. I
Zostały nam jeszcze dwa te wyrażenia w Chrystusie Jezusie. Paulus stellt sich noch einmal als Vorbild hin. Paweł jeszcze raz przedstawia się jako przykład. Er beginnt mit seiner Lehre. On rozpoczyna ze swoją nauką. Od swojej nauki. Kennst du diese Lehre des Apostels Paulus? Czy znasz tą naukę apostoła Pawła? Es gibt eine Begebenheit in Apostelgeschichte 20. Jest pewne zdarzenie w Dziejach Apostolskich, 20 rozdział. Da hat Paulus gesprochen. Paweł wtedy przemawiał. Er hat seine Lehre weitergegeben. On przekazywał swoją naukę. Und da war ein junger Mann. I był młody człowiek. Und er schlief dabei ein. Zasnął przy tym. Und da fiel er aus dem Fenster. I wypadł z okna. Wenn wir diese Lehre des Wortes Gottes aufgeben, dann werden wir auch fallen. Jeśli my oddamy, czy pozbędziemy się tej nauki Słowa Bożego, czy nie będziemy tego wykonywali, wtedy upadniemy. Aber Paulus sagt, nicht nur meine Lehre, auch mein Betragen. Ale Paweł mówi, nie tylko moją naukę, ale moje zachowanie. Mein Verhalten hat zu dem gepasst, was ich gepredigt habe. Moje zachowanie pasowało do tego, co, o czym mówiłem. Drittens, ich habe auch einen festen Vorsatz gefasst. A poza tym powziąłem pewne trwałe postanowienie. Mein Vorsatz war, dem Herrn treu zu bleiben. Moim postanowieniem było, by pozostać wiernym Panu. Viertens, mein Glaube. Po czwarte, moja wiara. Ich habe Gott vertraut. Ja uwierzyłem, zaufałem Bogu. Ich habe mich an ihn geklammert. Uchwyciłem się Go. Und ich habe darin Kraft gefunden. I znalazłem w tym siłę. Meine Langmut. Moja wyrozumiałość. Alle haben mich verlassen. Wszyscy mnie opuścili. Aber ich bin nicht müde geworden. Ale ja nie zmęczyłem się. Oft habe ich etwas gepredigt, aber man hat mich nicht angenommen. Często coś głosiłem, ale nie przyjmowano tego. Aber dann bin ich geduldig und langmütig geblieben. Ale ja pozostałem cierpliwy. Ich habe die Wahrheit keinen Millimeter aufgegeben. Nie oddałem tej prawdy na milimetr nawet. Aber ich hatte Geduld. Ale miałem tą cierpliwość. Meine Liebe. Moją miłość. Und meine mein Ausharren. I moją wytrwałość. Und meine Verfolgungen und meine Leiden. I moje prześladowania i moje cierpienia. Timotheus, das kennst du. Tymoteuszu, ty wszystko to znasz. Und du hast auch gesehen, dass der Herr mich gerettet hat. I ty też to widziałeś, że Pan mnie wyratował. Und Timotheus denkt daran, diese Verfolgungen, diese Leiden. I Tymoteusz pamięta i wspomina te prześladowania. Die werden alle treffen, die gottselig leben wollen in Christus Jesus. I to dotknie wszystkich tych, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie. Was ist das gottselig leben? Co to znaczy żyć pobożnie? Das Wort im Griechischen, das mit gottselig wiedergegeben ist, das kommt von rechter Verehrung. To słowo, które u nas brzmi jako pobożny, w greckim to znaczy właściwe uczczenie. Gott recht verehren. Boga właściwie uczcić. Das ist ein gottseliges Leben. To jest właśnie pobożne życie. Und es gibt eine gute Erklärung, wie wir das praktisch umsetzen können. Jest bardzo dobre wyjaśnienie, w jaki sposób możemy to przenieść w praktyce. Wenn wir Gott in alles mit hineinnehmen. Jeśli my Boga we wszystkim będziemy chcieli urzeczywistniać, in unsere Fragen, in unsere Entscheidungen, w naszych pytaniach, w naszych decyzjach, wir nehmen Gott mit hinein. Będziemy do tego kierowali się Bogiem w tym wszystkim. Gefällt dir das, was ich hier tun möchte? Podoba ci się to, co ja chcę uczynić? Möchtest du, dass ich jetzt so reagiere? Chciałbyś, żebym ja tak i tak zareagował? Gott mit hineinnehmen, dann werden wir gottselig leben. Boga we wszystkim brać, czy pytać się Go, to właśnie to oznacza. Nicht immer gelingt uns das. Nie zawsze nam się to udaje. Aber Paulus sagt hier, alle, die das wollen. Ale Paweł mówi, wszyscy, którzy tego pragną, die diesen Wunsch haben, którzy mają to życzenie, hast du den nicht auch? Czy ty masz też to życzenie? Dann sagt er noch etwas. I mówi jeszcze coś. Gottselig leben in Christus Jesus. Żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie. Das heißt, diesen Christus, diesen verherrlichten Menschen im Himmel zu kennen. A to znaczy tego Chrystusa znać, tego człowieka znać,
Znać go, który jest w niebie. Das ist ja der Christus. To jest właśnie ten Chrystus. Und auch den Jesus zu kennen. I również tego Jezusa znać. Der hier in Niedrigkeit gelebt hat. Który żył tutaj w tej niskości. Der hier auf der Erde nicht Chef sein wollte. Który tutaj na tej ziemi nie chciał być szefem. Der hier auf der Erde nicht seinen Willen tun wollte. Który tutaj na tej ziemi nie chciał czynić swojej woli. Wenn wir so leben wollen, in Christus Jesus. Jeśli my tak chcemy żyć w Chrystusie Jezusie, seinem Vorbild nachfolgen. I iść za Jego przykładem und diese himmlische Ausrichtung haben. I będziemy mieli to niebiańskie usposobienie, alle, die so leben wollen, werden verfolgt. To wszyscy, którzy tak będą chcieli żyć, będą prześladowani. Ja sagst du, ich komme doch nicht ins Gefängnis. Może powiesz, no ja do więzienia nie pójdę za to. Verfolgung prześladowanie ist nicht nur ins Gefängnis kommen. To nie oznacza tylko, by być uwięzionym. In Galater 4 am Ende, da steht, dass Ismael den Isaak verfolgte. W Galacjan 4 pod koniec czytamy Ismael, który prześladował Izaaka. Und wenn wir das im Alten Testament nachlesen, da steht da, dass Ismael gespottet hat. A gdy przeczytamy to zdarzenie w Starym Testamencie, to wyczytamy, że Ismael drwił z Izaaka. Spott ist auch eine Form der Verfolgung. Drwina czy wyśmiewanie się to też jest pewnego rodzaju forma prześladowania. Und das kennen wir schon. I to już znamy. Werden wir vielleicht ausgelacht, wenn wir so gottselig leben wollen. Gdy będziemy chcieli żyć pobożnie, to możemy być na przykład wyśmiewani. Vielleicht von den Klassenkameraden? Na przykład przez kolegów w szkole. Aber weißt du was? Ale wiesz co? Nicht nur. Nie tylko. Vielleicht sogar von Gläubigen. Ale może i przez wierzących. Da hat die Maria diese kostbare Salbe genommen, um den Herrn Jesus zu salben. Maria wzięła tą kosztowną maść, by namaścić Pana Jezusa. Und wer hat ihr Mühe gemacht? I któż jej sprawił przykrość? Wer hat geschimpft? Któż narzekał na to? Nicht die Ungläubigen. Nie ci, którzy byli niewierzący. Die Jünger. Uczniowie. Nicht nur Judas Iskariot. Nie tylko ten Judasz Iskariota. Die anderen auch. Inni też. Mit anderen Worten, die Mitgläubigen. A innymi słowami, współwierzący. Diese Hingabe von Maria, die ging ihnen zu weit. To oddanie Marii to było dla nich już za dużo. Und das ist nicht einfach, damit klarzukommen. A to nie jest proste, by dać sobie z tym radę. Aber dann hat der Herr sich dieser Maria angenommen. Ale Pan wstawił się za Marią. Gottselig leben wollen in Christus Jesus. Mieć to pragnienie, by żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie. Dann sagt Paulus dem Timotheus in Vers 14: Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. I w 14 wierszu Paweł mówi do Tymoteusza: Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył. Das ist diese Lehre, die Timotheus genau erkannt hat, Vers 10. To jest dokładnie ta nauka, którą Tymoteusz dokładnie poznał, którą widzieliśmy w 10 wierszu. Und er war davon völlig überzeugt. I był, był co do tego pewny. Und jetzt sollte er auch darin bleiben. I również i w tym miał trwać. Heute gibt es eine gefährliche Methode. Dziś jest bardzo niebezpieczna metoda. Die Methode lautet, ta metoda brzmi: Ich muss mir verschiedene Alternativen anschauen. Muszę zapoznać się z różnymi alternatywami. Und dann suche ich die aus, die mir am besten gefällt. I wtedy wyszukam sobie najlepszej, która mi będzie najbardziej odpowiadała. Oder ich suche mir die aus, wo ich denke, die ist am besten. Albo wybiorę tą, która w moim mniemaniu jest najlepsza. Manchmal wird das auch so im Blick auf die Frage der Gemeinde gemacht. I czasami jest też tak czynione, jeśli pada pytanie co do zgromadzenia czy grupy, która się zgromadza. Das soll uns ja gleich in der Jugendstunde noch etwas beschäftigen, diese Frage. I to pytanie będzie nas za chwilę będziemy się nim zajmować na godzinie młodzieżowej. Und dann hört man schon mal, ja, ich schaue mir das an und das an und das an und dann wähle ich das Beste aus. I słyszy się czasem, że ktoś mówi, pójdę tam, pójdę tu, pójdę jeszcze gdzieś indziej i tam, gdzie będzie najlepiej, to ja sobie wybiorę to.
Aber das ist nicht die Methode, die uns die Bibel zeigt. Ale to nie jest ten sposób, który pokazuje nam Biblia. Die Methode, die die Bibel zeigt, sposobem, który nam pokazuje Biblia, die haben wir hier. Ten sposób mamy tu. Timotheus, da ist die gute Lehre. Tymoteuszu, tu jest ta dobra nauka. Ich habe die mitgeteilt. Ja tobie ją podzieliłem się z nią, przekazałem ją. Und wir haben sie heute in der Bibel. I dziś tą naukę mamy w Biblii. Und dann bleibe darin. I trwaj w tym. Du musst nicht alles Mögliche ausprobieren und kennenlernen. Nie musisz próbować wszystkiego możliwego i poznawać tego. Bleibe darin. Trwaj w tym. Und dann wirst du auch mehr und mehr eine Überzeugung darin finden. I wtedy coraz bardziej i bardziej będziesz o tym przekonany. Das ist die Methode, die die Bibel uns zeigt. I to jest dokładnie ta metoda, którą Biblia nam pokazuje. Und auf diese Schriften wird Timotheus jetzt noch einmal hingewiesen. I na te pisma zwraca uwagę jeszcze raz Tymoteuszowi. Timotheus, du kennst doch von Kind auf die heiligen Schriften. Tymoteuszu, przecież ty od dzieciństwa znasz te Pisma Święte. Was waren das für Schriften, die er kannte von Kind auf? Cóż to były za pisma, które znał od dzieciństwa? Das war das Alte Testament. To był ten Stary Testament. Das Neue Testament gab es ja noch nicht. Nie było jeszcze nowego wtedy. Aber Timotheus, du hast doch erkannt, diese heiligen Schriften sind imstande, dich weise zu machen zur Errettung. Ale te Pisma Święte, które one są w stanie obdarzyć cię mądrością ku zbawieniu. Und dann wird es ausgeweitet. I jest to jeszcze poszerzone. In Vers 16 alle Schrift ist von Gott eingegeben. 16. wiersz, całe pismo przez Boga jest natchnione. Und da können wir jetzt sagen altes und neues Testament. I możemy powiedzieć Stary i Nowy Testament. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Całe pismo jest przez Boga natchnione, czy jest przez Boga dane. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. To jest bardzo ważny punkt. Und wir haben das auch am Anfang in dem Lied gesungen. I też to śpiewaliśmy na początku w naszej pieśni. Wir lesen mal einen Vers aus Matthäus 5. Przeczytajmy jedno miejsce z Mateusza 5. Matthäus 5, Vers 18. 18 wiersz. Mateusza 5, 18. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Aus diesem Vers und auch aus anderen lernen wir folgendes. Z tego wiersza i również z innych możemy się nauczyć. In Gottes Wort sind nicht nur die grundlegenden Gedanken inspiriert und göttlich. W Słowie Bożym natchnione i inspirowane są nie tylko te główne najważniejsze myśli. Nein, bis auf den einzelnen Strich. Nie, aż do tego pojedynczego przecinka. Ist es Gottes Wort. To wszystko jest Słowo Boże. Und es wird nicht vergehen. I to nie przeminie. Es ist verlässlich, es ist ewig. To jest godne zaufania, jest wieczne. Wir würden heute sagen, es ist mit Punkt und Komma genau und verlässlich und von Gott. Możemy to powiedzieć, że co do kropki i przecinka jest dokładnie godne zaufania, jest to Słowo Boże. Natürlich nicht in einer Übersetzung. Naturalnie nie chodzi tutaj o tłumaczenie. Aber so wie es im Grundtext vom Heiligen Geist inspiriert ist. Ale tak, jak ono zostało zapisane w tym pierwotnym tekście czy języku przez Ducha Świętego, jako inspirowane. Da wird noch nicht mal ein Strich verloren gehen. Ani jedna kreska z tego nie przeminie. Ein Nebengedanke dazu. Do tego taka poboczna myśl. Wie gut ist es, wenn man eine gute Übersetzung des Wortes Gottes hat. Jakże to jest ważne, gdy posiada się dobre tłumaczenie Słowa Bożego. Eine Übersetzung, die möglichst genau ist. Tłumaczenie, które jest możliwie najdokładniejsze. Damit wir Gottes Wort in einer möglichst getreuen Wiedergabe in Händen haben. Abyśmy to Słowo Boże mieli w możliwie jak najdokładniejszej wersji w naszych rękach. Habe ich schon mal mit Menschen zu tun. Miałem do czynienia już z ludźmi, die benutzen eine Bibelübersetzung, którzy używają tłumaczenia Biblii, die ist sehr frei übersetzt,
które jest w bardzo taki luźny sposób przetłumaczone. Und manchmal sogar interpretierend übersetzt. A nawet w wielu miejscach jest interpretacja Słowa Bożego. Nie tłumaczenie, tylko interpretacja. Aber dann ist die Gefahr, dass die Aussage verdreht wird. Ale wtedy powstaje niebezpieczeństwo, że wypowiedź będzie przekręcona, czy ten tekst będzie przekręcony. Und deswegen ist es so gut, eine grundtextnahe Übersetzung zu haben. I dlatego jest to bardzo dobre i ważne, by mieć tłumaczenie bardzo bliskie oryginałowi. Das ist mal ein Nebengedanke, wenn wir hier lesen, alle Schrift ist von Gott eingegeben. To jest taka moja myśl poboczna do tych słów tutaj. Całe Pismo przez Boga jest natchnione. Immerhin sagt Gott am Anfang der Bibel im fünften Buch Mose. Poza tym Bóg mówi na początku Biblii w piątej księdze Mojżeszowej. Und am Ende der Buch des Buches der Bibel in Offenbarung 22. I pod koniec księgi Biblii Objawienie 22. Dass wir von seinem Wort nichts wegnehmen und auch nichts hinzutun sollen. Że my z jego słowa nie mamy nic ujmować ani nic dodawać. Und diese Schrift, die von Gott eingegeben ist, die hat einen Nutzen. A to pismo, które jest przez Boga natchnione czy darowane, ono ma pewien pożytek. Da sind wir in Vers 16. 16 wiersz. Der erste Nutzen ist Belehrung. Pierwszy ten pożytek to jest nauka czy pouczenie. Dass wir Gottes Gedanken besser kennenlernen. Abyśmy mogli Boże myśli lepiej poznać. Der zweite Nutzen ist Überführung. Drugi pożytek to jest wykrywanie błędów. Dass Gott uns czy naprawianie. Einen falschen Weg in unserem Leben zeigt. To jest to, że Bóg nam pokazuje złą drogę w naszym życiu. Und uns zur Überzeugung bringt, dass wir ihn verändern müssen. I prowadzi nas do przekonania, że to musimy zmienić. Der dritte Nutzen ist Zurechtweisung. Trzeci i to jest poprawa. Gott macht uns nicht nur auf den falschen Weg aufmerksam. Bóg pokazuje nam nie tylko wtedy, gdy jesteśmy na złej drodze. Er weist uns auch den rechten Weg. Ale również wskazuje nam tą dobrą drogę. Und der vierte Nutzen ist Unterweisung in der Gerechtigkeit. A czwarty punkt to jest pouczanie w sprawiedliwości. Dass wir lernen in der Gerechtigkeit Gottes. Abyśmy się uczyli w tej sprawiedliwości Bożej. Dass wir den Gott, der gerecht ist, besser kennenlernen. Abyśmy tego Boga, który jest sprawiedliwy, lepiej poznawali. Die Rechtfertigung. To usprawiedliwienie. Aber auch ein Leben in praktischer Gerechtigkeit in Übereinstimmung mit Gott. Ale również i to życie w tej praktycznej społeczności w zgodzie z Bogiem. Und so kann der Mensch Gottes dann vollkommen sein. I tak człowiek Boży może być wtedy doskonały. Er wird durch die Schriften wachsen. Przez te słowa on będzie wzrastał. Vollkommen geistlich erwachsen. Będzie doskonale wzrastał duchowo. Und er wird auch zu jedem guten Werk völlig geschickt sein. I będzie do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. In diesem Zusammenhang der Schriften. I tutaj w tym całym obszarze tych pism steht das letzte Mal in Christus Jesus. Czy tych wierszy, które czytaliśmy, jest po raz ostatni napisane w Jezusie Chrystusie? In Vers 15 am Ende. Pod koniec 15 wiersza. Die Schriften machen uns weise zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Pisma Święte, które mogą cię obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Hier ist Christus nicht der Gegenstand des Glaubens. Tutaj Chrystus nie jest przedmiotem wiary, sondern hier ist er das Fundament. Die heiligen Schriften, die imstande sind, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Przez wiarę w niemieckim jest mądrością ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. Tak jest w niemieckim. Hier ist Christus nicht der Gegenstand unseres Glaubens. Tutaj Chrystus nie jest tym przedmiotem naszej wiary, sondern er ist das Fundament unseres Glaubens. Ale on jest fundamentem naszej wiary. Auf ihm ruht der Glaube. Na nim spoczywa ta wiara. Und bei ihm haben wir diesen Platz der Ruhe. I u niego mamy to miejsce spokoju und der Sicherheit i pewności und der Freude i radości.
Damit haben wir angefangen. Tym właśnie rozpoczęliśmy. Das ist es, was wir so nötig haben. To jest właśnie to, co, czego tak potrzebujemy. In Zeiten des Niedergangs, w tych czasach upadku, in Zeiten des Verfalls, einen Ruhepunkt zu finden für die Seele. Tu możemy znaleźć ten punkt odpocznienia dla duszy. Und wo ist dieser Ruheort für unsere Seelen? A gdzie jest to miejsce odpoczynku dla naszych dusz? Jest in Christus Jesus. W Chrystusie Jezusie.